Proszę was, mówię jeszcze raz, zakładajcie bloki. Bo w tej chwili mamy tu seminarzyści, prowadzą pewną ilość bloków, ale takich liczących się to jest 5, może 6. Ich wykaz jest oczywiście na tym głównym, na stronie właściwie, kolegi Andrzeja Wronki. Mogę powiedzieć, że tutaj w tej grupie jeszcze my o tym nie mówili, mianowicie dotarł do nas, do Poznania przez internet, przez te ogłoszenia, dotarł do nas cybernetyk Polak z Litwy, z Wilna, który, jak się okazuje, zajmuje się cybernetyką bardzo twórczo, z tym, że jest to cybernetyka przedmazurowska, tak jak my ją określamy, ale rzeczywiście o tej cybernetyce przedmazurowskiej wie chyba wszystko, co można wiedzieć. On nie wiedział o nas długi czas, że, no, że cybernetycy w Polsce też działają. Mówi się, że to jest globalna wioska, że internet zbliża i tak dalej. To są wszystko slogany propagandowe, witam, ale w realu to wygląda inaczej. Dlatego, że w internecie jest nadmiar informacji. Ludzie się w tym gubią. Jak nie mają dodatkowych informacji specjalnych, to nic nie są w stanie znaleźć. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego się szuka. No tak. Jeżeli ten cybernetyk interesował się, czy są inni cybernetycy, to powinien szukać cybernetyków, tak? A on podejrzewał, że nawet nie myślał, że są. Prawdopodobnie nie myślał, że są. Oczywiście. Ale jak się rzuci cybernetyka, to zresztą różne rzeczy wyskakują. No tak czy owak, słuchajcie, zjawił się i akurat trafił na historię, opisaną zresztą bardzo dobrze na blogu kolegi Andrzeja, tylko krótko powiem, że kierownik zakładu metodologii badań społecznych w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Poznańskiego zrobił całą akcję typu wojna psychologiczna, żeby nie dopuścić do tego. No ja rozumiem, konkurencji nie chciał puścić na swój rynek. Oczywiście posłużył się różnymi oszczerstwami politycznymi, bynajmniej nie naukowymi, czyli naukowo się słabo. No tam koledzy już go zbadali. Jest to człowiek, który się angażuje w jakieś tam zwalczania mowy nienawiści i tak dalej. Taki super, hiper poprawny politycznie i używa argumentów czysto politycznych. To tam zresztą możecie przeczytać, wszystko jest u kolegi Andrzeja pisane. No, ale była taka sytuacja, że oni rozreklamowali ten mój wykład tak daleko, że aż za granicę dotarło. Ten młody człowiek z Litwy przyjechał specjalnie na ten wykład do Warszawy, później z nami byśmy go odrzucili do po prostu tam do Poznania, z nami jechał. No i można powiedzieć, że akurat trafił na coś takiego jak wojna informacyjna wokół cybernetyki, żeby jej nie dopuścić na teren uczelni. Ale to nie zdziwiło, bo mówi, że on też takie rzeczy przeżywał u siebie, chociaż jest absolutnie apolityczny, bo tam jeszcze ja to w życiu w dwóch partiach politycznych i to nie byle jaki działałem. Natomiast on nie działał w ogóle w żadnej partii, nie działał. Nawet Związku Polaków na Litwie. Ale Związek Polaków na Litwie jest chyba jest tak, ale jest to młody, jest, to jest pewnie politycznie bardziej groźny. To jest, proszę pana, organizacja, która ma wydźwięk polityczny bardzo wyraźny, bo wysuwa kandydatów do wyborów. Partia się nie musi nazywać partia. Może się nazywać dowolnie inaczej, ale chodzi o to, że jak wysuwa kandydatów do Sejmasu litewskiego, no to już się trudni działalnością polityczną. Nie, on jest absolutnie apolityczny. Nie miesza się w żadne tam jakieś polityczne sprawy.
zajmuje się cybernetyką i też jedną wprawdzie ma grupę, zresztą ma tutaj wiele, no to wymieniłem, że mamy 10, dwie następne już w drodze. On mówi, no ja mam jedną grupę. Wtedy ja zapytałem, a ile osób ona liczy? 180. To ja już się nie chwaliłem liczebnością naszych. Wolałem tego tematu nie poruszać. Bo wszystkie te nasze grupy razem wzięte, jak zliczyć, to nie będzie 180 jeszcze póki co. On ma jedną. Ale mówi, że jego badaniami się żąda Lietuwa interesuje. I on różne rzeczy dla władz litewskich robi, jest zapraszany. Naukowcy go pędzą, nie politycy. To jest bardzo ciekawa historia. Czyli naukowcy litewscy no nie potrafią na terenie politycznym napsocić konkurencji naukowej. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Mało tego, dostał zaproszenie i tutaj pokazano cały prospekt takiej sesji naukowej czy naukowo-politycznej w Warszawie, organizowanej przez Komitet Polska 2050, zdaje się, tak się to nazywa. Dostał z programem zaproszenie. Nam nawet nikt nie, nas, nikogo z nas nie powiadomił. Ja już nawet nie patrzyłem, bo jak mnie nie zapraszali, to mnie to nie interesuje. Bo teraz ja byłem na jakimś tutaj na odmiotowej biblioteka. No czy to było przez Komitet 2050? I właśnie nie wiem, kto to organizował. No to jest istotne, bo to różne są te. Ja co prawda to jest tylko tak na chwilę. To jest przy Polskiej Akademii Nauk. Kiedyś to był Komitet Polska 2000 i w tamtych czasach mnie zapraszano, publikowałem w wydawnictwach. Polska 2000, tam zresztą prognozy moje zostały opublikowane po raz pierwszy, 11-wariantowe. No i po prostu on takie zaproszenia ma, ale nie ma. Więc tutaj no, wstyd mi było, że nie jesteśmy tacy zacofani, w sensie naszych władz i naszych naukowców. Nie ma też co dziwić, u nas nasza władza zawsze myślała o wszystkich obcych, tylko nie o sobie. Nie o swoich. No tak. To jest jedna sprawa. No zresztą mówi, że tam pomaga pisać prace magisterskie, doktorskie. Różnym ludziom cała koniec taki opracował, jak to się robi. Bo oczywiście naukowcy metodologii nie uczą, albo uczą bardzo skąpo, bo to jest ta wiedza tajemna, którą albo znają, albo nie znają, a jeśli znają, to raczej dla siebie powają. A czy mógłby pan docent przybliżyć nam, czym on mniej więcej tam się zajmuje, tak konkretnie, z czego on tam nauczał w tej swojej grupie? Cybernetyki przez Mazurowski. Ale to jest proszę pana, jechaliśmy z nim do Poznania i on przez 3 godziny nam wyczerpująco referował. Ja panu nie będę tego teraz nawet straszczał, bo to jest tak szeroki wachlarz, ale człowiek tak intensywnie informacje przekazywał, mnie niełatwo jest zmęczyć, ale po 3 godzinach już miałem dość i powiedziałem, że muszę się zdrzemnąć. Jak się zdrzemnąłem, to się dopiero w Poznaniu zbudziłem. To jest, można powiedzieć, człowiek dużej klasy, o wielkim talencie. I kolega Andrzej powiedział, no jak kolega opanuje naszą generację cybernetyki, bo my jesteśmy już te powiedzmy 30 czy 40 lat do przodu, to dopiero będzie. O, to będzie osiągnięcie. Super. Przy czym on powiedział mi bardzo ciekawą uwagę polityczną, jako obserwator z zewnątrz. Powiedział, że wśród tych jego 180 ludzi zdecydowanie przeważają Litwini. Chociaż on występuje jako Polak i nie ukrywa, tym Litwinom wyraźnie mówi, Polaków na lekarstwo w tej grupie jego. Już nie będę komentarzy jego charakteryzujących grupę etniczną Polaków, ale tam na Litwie ci co zostali, ale powiem tylko jedno, że według niego te konflikty
na odcinku Władze Litewskie i nasi Polacy na Wileńszczyźnie są generowane, podbechtywane przez naszych polityków, którzy tu chcą na tym robić karierę i głosy zdobywać, bo wiadomo, że temat Kresów w Polsce jest nośny. Po pierwsze, jest dużo ludzi, którzy mają korzenie tam na Kresach jednych i drugich. I poza tym... No, jedna trzecia narodu. No, circa about właśnie. No i poza tym to jest taki temat, no, pomóc Polakom na Kresach. Więc on mówi, to są sztucznie generowane konflikty, ale z Polski. Nie tam. Znaczy ja teraz byłem litewskie. Na zjeździe. Ale słuchajcie, człowiek, dam wam przykład jego talentu. Otóż tłumaczyłem mu, że trzeba najpierw prawidłowe nazewnictwo wyzbyć się zapaści semantycznej. No i powiedziałem, niech sobie obejrzy, jest akurat w internecie taki krótki wykład z Węgrowa o zapaści semantycznej polegającej na tym, że przed wojną było, no pamiętacie, mówiłem tutaj, trzy słowa: patriotyzm, nacjonalizm i szowinizm. To zrobiono dezinformacyjnie dwa tylko, to znaczy szowinizm i nacjonalizm rzucono do jednego worka z napisem nacjonalizm, a patriotyzm rozciągnięto na to, co się przedtem nazywało patriotyzmem i nacjonalizmem łącznie. No natychmiast to chwycił i mówi tak, to ja w takim razie jestem nacjonalistą polskim, a patriotą litewskim. Ale to tylko w naszym języku ma dobry sens, bo w tym języku obiegowym to się nie da tego zjawiska w ogóle opisać. Zauważcie, że ten język jest tak skonstruowany, żeby generować konflikty na odcinku polsko-litewskim. Bo nawet nie da się w tym obiegowym języku w tej chwili mediów czy nauki no pisać prawidłowo takiego człowieka, jak właśnie on się nazywa, zresztą Suchodolski. I jak mi powiedział, no tam zobaczył mnie właśnie sztych w wyjątku moich dziadków pod Kamieńcem Podolskim, mówi, a ja, moja rodzina też się z pod Kamieńca Podolskiego wywodzi, bo tam jego pradziadek był w Polsce jeszcze dawno, dawno przed rozbiorowej inżynierem i robił fortyfikację w twierdzy kamienieckiej. Więc zresztą nazwisko jest też elitarne polskie. I on mu pokazał mi natychmiast, jak on od razu tłumaczy terminy cybernetyczne. Nasze terminy cybernetyczne się wyjątkowo dobrze nadają do tego, ma charakter właściwie międzynarodowy. Jak się ich nie opanuje, to uczenie się obcych języków nieuchronnie powoduje pseudoinformowanie i dezinformowanie. A daj wam ten przykład przed chwilą. No i on natychmiast tłumaczy na litewski. Pokazał mi cały słowniczek. Końcówki się tylko zmienia. Bo te słowa w cybernetyce podstawowe mają charakter międzynarodowy, jeszcze na ogół greckiej lub łacińskiej proweniencji. I w związku z tym, proszę was, tam tylko końcówkę litewską dodać. I już od razu jest tak, że okazało się, że wykładanie po litewsku dla Litwinów to jest żaden problem dla Polaka. Poza tym on mówi, że tam awantury robią na temat tego, że litewskie władze oświatowe chcą poszerzyć zakres nauczania języka litewskiego, czyli urzędowego, państwowego, w szkołach polskich. No, bo po prostu nie chcą, żeby ci Polacy mówili językiem litewskim gminu, bo od razu są na marginesie, chcą, żeby się porządnie nauczyć dobrego literackiego języka, a to mogą tylko w szkole, bo w domu rozmawiają po polsku i trudno od nich wymagać, żeby Polacy w domu po litewsku. Ale też się mówi, że to może stanowić jakiś wstęp do ritualizacji tych ludzi. No to jest właśnie to jest właśnie to podjudzanie na tym polega. Że oczywiście się tak tym ludziom mówi, żeby ich podjudzić. A to powstaje, jak wiemy, z cybernetyki sprzężenie zwrotne, rozbieżne. Bardzo niebezpieczne w dzisiejszej epoce. Więc on mnie natychmiast przekonał.
do tej sprawy. I widzicie, że właśnie prawdziwe porozumienie między narodami może być tylko na gruncie przyswojenia sobie języka i metod cybernetyki. Bez tego to ja sobie nie wyobrażam, będą nieszczęścia, no tak jak widzimy na całym świecie, ale to tyle, jeśli chodzi o wstawki, powiedzmy aktualne. Jeszcze raz powiem, że i proszę mi przypomnieć, gdybym zapomniał na ostatnich zajęciach za 2 tygodnie, że proszę zakładać, nawołuję do zakładania stron lub blogów, bo to jest wyjście na zewnątrz. Przecież my nie po to tutaj się uczymy, żeby dla siebie tę wiedzę zachowywać. Tej wiedzy nie ma. I na uczelniach profesorowie, tacy jak ten w Poznaniu, robią wszystko i robią intrygi, żeby nie dopuścić tego. No musimy to na gruncie prywatnym robić. Tak jak ten nasz kolega, pan Suchodolski. Profesor z Poznania czym się zajmuje? Metodologią właśnie nauk społecznych. Więc już ja jestem dla niego szczególnie niebezpieczną konkurencją. Jego... A oczywiście atakuje stereotypami politycznymi, bo się zajmuje zwalczaniem mowy nienawiści i tak dalej, ale sam w stosunku do mnie użył już takiej mowy nienawiści, że nie chcę nawet powtarzać, bo byłoby to propagowanie mowy nienawiści w stosunku do mnie. Czyli sam powinien zwalczać to, co powiedział. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zresztą przeczytacie sobie, bo już to się znalazło. Obszerny opis na tym nowym blogu kolegi Andrzeja Wronki, a krótki opis na blogu Socjocybernetyka, alias Societas Pro Cybernetis. Więc to tak wygląda. No i słuchajcie, jak wygląda, jeszcze zakończę wam, jak wyglądała socjotechnika walki. Otóż, jeżeli mieli jakieś zastrzeżenia do mnie władze uczelni, to po co godzono się na mój występ? Bo była zgoda dawno wyrażona. I nagle on tak postraszył władzę moją osobą w ostatniej chwili, to jest precyzyjne. Nie zapobiegawczo, żeby nie dopuścić, tylko zaczekali do ostatniego dnia, żeby to było rozpropagowane wszędzie na 4 fajerki. W międzyczasie tylko plakaty ktoś zrywał, nieznani sprawcy. Zrywali plakaty i były takie telefony, rozmowy w stosunku do organizatorów straszące. Koszecki to jest Zoro, strzelacie sobie, zapraszając go tutaj, strzelacie sobie w nogę. Używano też takich tych strasznych i strasznych. No, nasi obyci z tego rodzaju metodologią teoretycznie i praktycznie, ale ci z koła naukowego filozofii, współorganizatorzy się zaczęli bać. Zresztą tchórzostwo jest w Polsce ogólną cechą i z tym się musimy liczyć. Wszelkich działaniach praktycznych musimy brać poprawkę na dominujące tchórzostwo obecnej populacji naszego narodu. To mi zresztą po raz pierwszy wytłumaczył pan Stanisław Tymiński. Jak ja coś mówiłem ostrego, to on nie w imię zwalczania mowy nienawiści, tylko mówił: proszę pana, niech pan elektoratu nie straszy. Oni się i tak strasznie boją. Chyba to panu krótkowo w głowie nie mieściło, ale później przyznałem panu Stanisławowi rację. Ale z drugiej strony przyrównanie pana profesora do Zorro, to jest... Nie, to jest moje określenie. Oni użyli mowy nienawiści w rozumieniu obecnej poprawności politycznej. A możecie tam przeczytać zresztą. Proszę was, dosłownie dzień przed terminem, rozpropagowali, no, że aż z Wilna przyjechał cybernetyk, o którym wam mówiłem. Proszę was, to nagle pismo oficjalne od koła filozofów, to jest tak, mówiły jaskółki, niedobre są spółki. Organizowali wspólnie z filozofami, ich nie wystraszono naszych, a filozofów wystraszono i to skutecznie. Dostają nasi pismo oficjalne, podpisane tam w imieniu koła filozofów. To pismo znajdziecie na Societas Pro Cybernetis, jak tam rzucicie
Bo imię i nazwisko to ta sprawa jest, jest zdjęcie plakatu, jest to pismo, że no właśnie z powodu tam kontrowersji wywołanych pismo jest bez mowy nienawiści zrobione, tylko że jestem po prostu kontrowersyjną postacią i w związku z tym spotkanie tam zostaje odwołane. To jest to była godzina 16, a dokładnie 24 godziny potem miało się to odbyć. No więc oni zamieścili te odwołanie na swojej stronie internetowej. Tu widzicie, jak potrzebne są strony internetowe. I jeżeli ja oczywiście nikogo nie oceniam, każdy ocenia sam siebie. Ale jeśli ktoś nie założy przynajmniej blogu, to niech nie uważa siebie, że ukończył tu u nas stopień licencjacki. Choćby wysłuchał biernie i nawet zapisywał, to sam siebie niech oceni, że nie zaliczył. I w duszy, bo my nie wydajemy żadnych dyplomów. Każdy sam siebie ocenia i każdy sam siebie zalicza w swoim sumieniu do grona osób, które u nas ukończyły stopień licencjacki czy magisterski. Do ukończenia licencjackiego jest wymagane założenie bloku jakiegoś przynajmniej. Bez tego. Ja nie będę sprawdzał, to nie moja sprawa. Daję wam tylko informacje do autooceny każdego. Zresztą świetny pomysł miał kiedyś Przemek Górny, już zniechęcony tym, bo tam ciągle plotki puszczali jeden na drugiego. Zresztą jak to działa, to wejdźcie na Propolonia i tam jest tekst Mariana Barańskiego. Zauważcie, jaką tam ludziom, naszym ludziom różne przypina informacje nieapetyczne, mniej lub bardziej. Przemkowi zresztą też. To aż w ogóle jest człowiek nademocjonalny. Nie, no nie chodzi o to, ale to takimi ludźmi się steruje. To są i tam mu postawiono, w tej sprawie pytanie. Proszę przeczytać to, co on napisał i głosy w dyskusji ludzi, którzy ewidentnie już ukończyli u nas studia licencjackie, choć nie wiem, czy uczęszczali. To można w tej chwili kończyć już zaocznie, ja widzę, ale sądzę, że ci kończyli. Więc proszę was, on był już tak znieskoczony Przemek, że mówił sobie, słuchaj, ja wpadłem na następujący pomysł, bo on ma ideę, że Stronnictwo Narodowe musi działać. Prawdziwe Stronnictwo Narodowe, bo tam ten narodowiec zdradził, ten zdradził, już nie będę nazwisk wymieniał, bo to jest pożałowania godne, nawet jeśli prawdziwe. I mówi, słuchaj, w tej chwili jest jedyna metoda odbudowania Stronnictwa Narodowego, mówi Przemek. Każdy musi sam siebie w duszy zapisać i niech nikomu nie mówi. W odpowiednim momencie trąbka zagra i ci, co się zapisali w duszy, powinni podziałać. No, daję wam to jako przykład, jak zręcznie się zniechęca działaczy. No, Przemka Górnego nikt nie postraszy, to jest człowiek, no już powiedziałbym, skrajnie odważny. Pozbawiony instynktu samozachowawczego po prostu. Pozbawiony motywacji witalnych. Nie walczy ani o podtrzymanie życia swoje, ani o przekazanie życia, ani o pozycję w stadzie, ani o pozycję dla stada. Zerowe motywacje witalne ma, czyli jego niczym nie wystraszy. Rodziny nie ma, więc też nacisków przez rodzinę na niego nie można robić. I tak mu obrzydzono działanie, że zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, ja mam pomysł, jak odbudować Stronnictwo Narodowe i coś takiego mi poradził. To no, w stosunku do stronnic, to ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale w stosunku do samooceny wiedzy naukowej bardzo dobry, bardzo mi się to spodobało. Dlatego każdy niech siebie sam ocenia. Informacji, których mu brakuje, to zawsze może prosić o poszerzenie tego. No ale przede wszystkim słuchajcie blog. Ja dwa lata temu, czy trzy lata temu apelowałem o założenie blogów. Miał wtedy tylko jeden kolega Andrzej swój blog, więcej nie było.
akurat to było w 2008 roku i wtedy z nieba spadł pan minister Kuczyński, zorganizował na mnie nagonkę, którą nas wielu widziało. I to zdopingowało do założenia blogu TWiNiS, który był, no jest zresztą bardzo dobry. I tam później innych następnych zdopingowało, więc mogę powiedzieć, że wiele razy wrogowie robili nam dobrą robotę. I mówię, szanuj wroga swego, możesz mieć gorszego. Przyjaciele nieraz mi robili dużo złego, a wrogowie, no złego oczywiście, ale to od tego są, ale nieraz i dużo dobrego przez błędy, które popełniali, tylko trzeba je wykorzystać. Więc słuchajcie, to jest taka sprawa. Apeluję i włączać się. Jest kampania wyborcza, można się włączać w kampanię wyborczą. A można nie w kampanię wyborczą, tylko w naukowo-informacyjną dziedzinę. No w tej chwili ja patrzę, że na różnych blogach się pojawiają moje wykłady. Ja się z tego bardzo cieszę. Nawet nie wiem, kto to zamieszcza. No jakieś tam są ksywy. Nawet jakiś Żuta się nazywa, albo drugi Komandir. Bardzo ważne moje wykłady, takie dłuższe, są tam zamieszczane. Więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa... Jak się ten Poznań skończył w końcu? No skończył się tak, że oni przez tę dobę informowali wszystkich, że to się odbędzie w lokalu korporacji. No korporacja jest między uczelniami i władze uczelniane nic do niego nie mają. Mhm. I w tym lokalu korporacyjnym się to odbyło po prostu, a przed tym lokalem, dużo osób, gdzie miało być wcześniej, to stał jeden i informował, żeby szli. No to teraz ja wam najpierw zadam testową zagadkę. Normalnie tam jest frekwencja 8 do 10 osób. No to zgadnijcie, ile było. 80. Nie. Ja z notesem w ręku, bo jak wiecie, ja list obecności nie prowadzę, ale bardzo pilnie notuję, tu zaraz policzę. Mam nadzieję, że nikt nie będzie protestował przeciwko liczeniu. Wiecie. Można liczyć tylko palcem, nie wskazywać, tak? Nie. Może puścimy listę i od razu... Nie! A po co nam lista? Co, pan papieru toaletowego nie ma? Nie. A potrzeba. Po co mi lista? Każdy sam siebie ocenia. Nie tylko statystyka jest potrzebna. Jestem socjocybernetykiem, a nie psychocybernetykiem. Może przejdziemy do wykładu. No więc czekajcie, no... Było 12 osób. Wiecie, czego ja się najbardziej bałem? To już teraz mogę powiedzieć po fakcie. Najbardziej się bałem następującej akcji ze strony przeciwników czy wrogów. Że oni dopuszczą do tego, to była wielka sala prestiżowa imienia Znanieckiego. No, nie wiem ile tam, 150, 200 osób, czy jeszcze więcej. I proszę was, i przyjdzie, no może nie 12, ale powiedzmy 20 osób. I sala będzie świeciła pustkami. I wtedy wystarczyłoby, żeby przysłali z gazety miejscowej z aparatem. Albo sami zrobili do gazety. Albo sami zrobili, no wszystko jedno. Sfotografowali salę i następujący, co ja bym na ich miejscu zrobił. Proszę bardzo, niech się pokaże. I tylko taki komentarz. Osławiony docent Kosecki na temat osławionej swojej cybernetyki społecznej tak nudził, że sala świeciła pustkami, a jeszcze w trakcie niektórzy wychodzili. Można się umówić, że ze dwóch tam specjalnie przyjdzie po to, żeby wyjść i się sfotografuje o znudzenie. I tego ja się najbardziej bałem. Na takie uderzenie nie ma odpowiedzi. Jakby zrobili z pana profesora Brudziarza, no to jest najgorsze. No to jest najgorsze. To jest najgorsze, co można zrobić. Ale oni się tak bali, że uwolnili mnie od takiej obawy. Zresztą wiecie, jakby to podziałało na naszych ludzi. Urządzili wielką salę,
A tutaj sala świeci pustka. Ja mogłem przejść wtedy na japonistyce, była co prawda klasa, więc ten, ale, nie, 20, ale nie było takiej reklamy tego typu, no tylko face to face. Nie było to tu, przy takiej mówili... reklamie mogłoby być dużo więcej niż nie, na japonistyce. Nie, żebyście wiedzieli. Że tego rodzaju reklama, jak oni zrobili, to przyciągają przede wszystkim wrogów. To jest ciekawe. Ruch, ale sztuka jest. To jest ciekawe doświadczenie. Swoich przyciąga się face to face, a nie przez plakaty. Natomiast przez plakaty? Nie, bo oni też zapraszali twarzą w twarz tam tym znajomym. No to dlatego było te 12 osób. No. O 50% więcej niż normalnie. Czy no co najmniej o 1/3 więcej. No to było 3 osoby więcej. W stosunku do 9 to jest 33%, kochani. Trzeba procentowo brać. Od tej strony. Oczywiście, tylko od tej strony, a nie w liczbach bezwzględnych. Dobrze. Teraz słuchajcie. Przypomnę, że na poprzednich zajęciach omówiliśmy sobie problem no, takich punktów krytycznych w stosunkach międzynarodowych, prawda? I przypomnę, że wydedukowaliśmy, bo to była czysta dedukcja, żadnych materiałów empirycznych żeśmy nie badali, historycznych teraz będziemy dopiero patrzeć, jak to się ma do empirii historycznej. Wydedukowaliśmy, że konflikty między państwami lub grupami państw muszą wybuchać, jeśli stosunki udziałów tych państw w procesach sterowania międzynarodowego przekraczają wartości 0,5, 1,0 i 2,0, czyli właściwie 2,0 i 0,5 to są odwrotności. I krytyczne punkty to jest 1 i 2, można to tak syntetycznie powiedzieć. Tylko dwójka i odwrotność dwójki. Znaczy 0,5, tak? No 0,5 to jest odwrotność. Bo zależy od która strona. To jest jedna, jedna druga. Między, znaczy jeżeli by wybuchnął konflikt i którakolwiek strona miałaby przewagę dwukrotną, to ona musi wygrać. No i w takich sytuacjach ktoś, kto by się porywał na taki konflikt, to byłby niepoważny. No. Albo wariat wręcz. Natomiast w obszarze między 0,5 i 2 wygrywa niekoniecznie silniejszy, tylko wygrywa ten, komu udział w sterowaniu międzynarodowym szybciej rośnie. Czyli który ma nie energię skumulowaną, tylko moc aktualną skumulowaną większą. I to jest tutaj akurat ten punkt 1,0 nic nie ma do rzeczy. On ma raczej znaczenie bardziej takie symboliczne, ale jeżeli w tym obszarze między 0,5 a 2 wybuchnie konflikt i obie strony mają taką samą szybkość wzrostu skumulowanej energii swobodnej, używanej do sterowania międzynarodowego, to oczywiście wygrywa silniejszy. No i tyle. I teraz zobaczymy, jak to się ma do realu. No to jest czysta dedukcja. Pamiętacie, że nie użyłem ani jednego przykładu historycznego. A teraz będziemy na obecnych zajęciach wyłącznie i na tych jeszcze, na następnych. Nie wiem, czy uda nam się to skończyć w tym roku akademickim. No, gdybyśmy nie skończyli, a koniecznie byście chcieli, to już byłbym nawet gotów jeszcze na początku lipca zrobić. Ale to będziemy decydować za 2 tygodnie. Więc proszę Was, to pamiętamy. Ale słuchajcie, stosunki teoretycznie mogą być takie, że no, są dwa państwa, na przykład dwa mocarstwa i rozwój jest tego rodzaju, że przechodzą
stosunki ich udziału w procesach sterowania międzynarodowego przez 0,5, 1 albo 2. Wtedy musimy było tego. Jakbyśmy znaleźli jeden przykład na zaprzeczenie, to już nam zmniejszy stuprocentową, czyli 1,0 prawdopodobieństwo. Kolokwialnie się mówi, że stuprocentowe prawdopodobieństwo. No, zobaczycie, że nie będzie ani jednego takiego przykładu. To już z góry wam zdradzam tę tajemnicę. Na przestrzeni 250 lat. Druga sprawa, proszę was. Może być taka sytuacja, że dzięki sojuszom, różnym wariantom sojuszy, może być przekroczona ta wartość, albo dzięki sojuszom może nie zostać przekroczona. I te punkty to są punkty, kiedy kierownictwa państw mogą podejmować realne decyzje. Nasza teoria nie jest teorią typu mechanistycznego, że zawsze musi być tak. Nie. Są tak zwane, no, nie w naszej teorii, ale to jest takie pojęcie punkt bifurkacyjny. To w teorii katastrof René-Thoma, która zresztą jest metodologicznie, no, nie wiem, pół wieku do tyłu za nami, bo jest niesłychanie skomplikowana, dużo mniej konkretnych sytuacji opisuje. W każdym razie, no, używając tego terminu, można powiedzieć, że są takie punkty bifurkacyjne, gdzie jest możliwa decyzja i wybór. Ale są takie, gdzie nie ma. I to właśnie z tych tabel powinno nam wynikać. Zresztą będziemy pokazywali, jak to wygląda. No może ja podyktuję krótko. Tak. Że w punktach krytycznych... Temat jest ten sam, co poprzedniego. Tak, końcówka. Zaraz podyktuję nowy temat. W punktach krytycznych 0, 5, 1 i 2 jeżeli nie ma możliwości zmiany proporcji dzięki nowym sojuszom, konflikty muszą wybuchnąć. Przecinek. Jednakże z powodu mniej lub więcej przypadkowych czynników otworzyć nawias, których może być nieskończenie wiele. Rzeczywisty termin wybuchu konfliktu może być odchylony w stosunku do teoretycznego. Może być odchylony w stosunku do teoretycznego.
Nie myślę. Czyli wynikającego z naszych obliczeń. Tak. W wypadku, gdy jest możliwość zmiany proporcji dzięki sojuszom, wówczas istnieją różne, w nawiasie dwie lub więcej, zamknąć nawias, możliwości. Przecinek, a więc ośrodki sterujące państw mają swobodę wyboru. To znaczy odwrócą sojusze i na przykład nie wybuchnie wojna, bo nie odwrócą i wybuchnie. Żebyście wiedzieli, że takie punkty właśnie w tej teorii René Thoma nazywają się punktami bifurkacyjnymi. Ale dlaczego bi? Może być więcej możliwości, to wtedy by trzeba nazwać trifurkacyjne albo kwadrifurkacyjne, no to tak właśnie. Więc to już widzicie, że sam język teorii René Thoma świadczy o tym, że jest on znacznie mniej pojemny informacyjnie niż nasz język, nasza teoria. To już od razu widać. Język jest strasznie ważną rzeczą. No dlatego u podstaw naszych analiz i u podstaw naszego zintegrowanego systemu nauki leży język, który nazywamy aksjomatyczną teorią poznania. To jest właściwie język. Język, który zawiera implicite systemowe podejście do rzeczywistości. Czyli jest to implikacja teorii systemu. Teraz, poza punktami krytycznymi, my to nazywamy punktami krytycznymi, a nie bi czy trifurkacyjnymi, bo nie wiemy, ile tych furkacji tam jest, czy może być. Może być z analizy matematycznej wzięte ta bifurkacja. Nie? Znaczy z analizy funkcjonalnej. Z analizy funkcjonalnej, tak. Może gdzieś ale jak się na siłę naciąga teorię rzeczywistych zjawisk do matematyki, to już się kaleczy. To my wiemy właśnie dzięki aksjomatycznej teorii poznania i ogólnie jakościowej teorii informacji. Matematyka nie jest wystarczającym narzędziem do opisu zjawisk jakościowych. Czyli poza punktami krytycznymi. Mogą wybuchać konflikty, z różnych przyczyn. Których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Żeby ktoś nie myślał, że my już jak Jasnowidz wszystko tu widzimy. Których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
przewidzieć przecinek. Ale zawsze o ich wyniku, będzie decydować nierówność, którą żeśmy podali wyżej. Nierówność, której sens społeczno-polityczny jest taki, że wygrywa ten, komu szybciej rośnie udział w sterowaniu międzynarodowym, czyli krótko mówiąc, kto w danym momencie więcej przetwarza mocy sterowniczej nadającej się do sterowania międzynarodowego. To nie znaczy, że koniecznie PKB. Wygrywa ten, któremu szybciej rośnie, tak można tak powiedzieć. Nierównością na korzyść którego jest spełniona nierówność podana na poprzednich zajęciach. No, on tu tylko mówię o sensie, właśnie jakościowym sensie tej nierówności. Nierówność to nierówność, to wrzucicie do komputera i on wam będzie wszystko mówił. Ale pamiętajcie, że te konflikty mogą wynikać nie tylko w tych punktach. W tych punktach krytycznych muszą, jeśli nie jest to punkt bifurkacyjny, czy tam powiedzmy punkt, gdzie istnieją inne możliwości. Obliczalne zresztą w tym wypadku jak najbardziej. Natomiast między tym też mogą wybuchać, nie tylko w punktach krytycznych. Ale zawsze o ich wyniku wtedy będzie decydowała ta nierówność. I to zobaczycie, że w 100% potwierdzi. Choćby oczywiście wydedukowaliśmy to bez żadnych danych empirycznych, historycznych. Proszę sobie zanotować nowy temat. Socjocybernetyczna analiza polityki międzynarodowej. Okresie 1775-1825. Jeszcze raz ten okres. Socjocybernetyczna analiza polityki międzynarodowej. Okresie 1775 1825. Ja napiszę. Mówię. To nawet. I tak trochę po pierwszym rozbiorze, aż do 10 lat po Napoleonie. Tak. 1775 do 1825. To jest epoka. Końcówka królewskiej Francji. Rewolucja francuska. Wojny napoleońskie. Kongres wiedeński. O krótki okres potem. A w naszej historii przede wszystkim rozbiory. Wszystkie trzy rozbiory. I powstanie Księstwa Warszawskiego później. Królestwa Kongresowego pod koniec. Ale teraz proszę sobie wziąć tablicę 14. Jak ktoś nie ma, to kolega tutaj ewentualnie dysponuje, więc jak ktoś tego jeszcze nie ma. W tej stronie. Tablica 14. Tablica 14, tak. Tak, tablica 14 i w tym tablica 13. 14 to na dobrą sprawę jest końcówka, ale ja ją wyróżniam, bo tu jest to demografia. I dalej.
tablica 13, tak trochę od tyłu widzę. Tablica 12. Czyli 12, 13, 14, tak? Tak, ale wcześniej nie spróbowałem. 12, 13 i 14. I 14. No to takie mamy spróbowane, idealne. No macie, tak? Idealne. Wszystko, no. Dobrze. To teraz proszę Was, kto ma książkę, to dobrze. Ale jeszcze lepiej, jak jej nawet nie ma, bo ja tu pewne oznaczenia zmienię. Zmienię oznaczenia. Proszę Was, w stosunku do... Zresztą, może zostawmy to tak jak w książce. Za duży bałagan, z tym, że indeksy... Weźmy tu te oznaczenia, niech będą oznaczenia z książki. Ok. Więc tak, S1 od T. To oznacza udział w sterowaniu międzynarodowym Anglii. S2 od T. S3 od T. Także nie, to po prostu jak ktoś ma książkę, to ma to napisane, a kto nie ma, to tutaj je wypisuje. S3 od T, Rosja. Kolejność indeksów jest taka, jak kolejność kolumn w tablicy. S4 od T. To jest Austria. S5 od T. To jest Szwecja. Niemcy. Szwecja wtedy nie było. Kochani, wtedy nie było jednego państwa niemieckiego. Było, ja już nie pamiętam ile, strasznie dużo. Skłóconych ze sobą. Nie, ja tu daję to na Niemiec. To jest kolumna. Na Niemiec. Ale były te dwa najsilniejsze. A jeszcze głównie, że... Rosja i Austria. Austria była zdecydowanie najsilniejsza. Prusy nie dorastały do pięt. Możemy sobie tu darować na początku. Prusy... Patrzcie, że Austria w 75 roku to miała więcej... No w tablicy 13, patrzcie, już tam, gdzie są udziały w procesach sterowania międzynarodowego, to zauważcie, że Austria w 75 roku, a to jest początek naszych analiz, miała grubo więcej niż dwa razy tyle, co całe Niemcy razem wzięte. Z Prusami razem. I jeszcze miała dwukrotną przewagę, kochani, zaraz, kiedy? Jeszcze w 1805 roku. Jeszcze miała... No, dopiero ją traci w okresie Kongresu Wiedeńskiego. Zauważcie, że przez powiedzmy 80% badanego okresu cała Austria na więcej niż dwukrotną przewagę nad całą resztą Niemiec. I tu widzimy, że nie żadne tam jakieś fiubździu, które wypisują różni historycy tradycyjni, tylko po prostu realny stosunek potencjałów powodował to, że Austria, czyli monarchia habsburska, dominowała nad Niemcami. I kto był cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, to dopiero Napoleon zlikwidował to stanowisko, jak pamiętacie. A zlikwidował, bo już Austria traciła tą przewagę. Wtedy mógł sobie zlikwidować. Poza tym sam się zrobił. Ale przecież Maria Teresa załatwiła po kumotersku
dla swego męża to stanowisko. No, chciała, żeby mąż nie miał kompleksu, że żona jest cesarzem. Nie cesarzową, tylko cesarzem Austrii, a on jest tylko księciem małżonkiem. Załatwiła mu tron cesarza rzymskiego narodu niemieckiego. No, to była dobra żona, słuchajcie. Wzór żony. Zresztą nam podobno, jak mówił Fryc Wielki, miała do końca życia wyrzuty sumienia, że wzięła udział w rozbiorze Polski. Ale Fryderyk Wielki złośliwie mówił, płakała, ale brała. To z tego się zrobiło takie później jeszcze wojskowe, ordynarne jedno powiedzenie. Jeszcze w takim razie zabranie przez Prusy Śląska w 1740 roku od Austrii, to był jakiś wypadek przy pracy po prostu. Nie wypadek przy pracy, tylko za Prusami kto stał? Wielka. No, Brytania. Wielka Brytania, bo tam doszła niemiecka dynastia do. I Rosja zmieniła front. Przecież Rosja zmieniła front w trakcie wojny. No. Czyli to była wojna przede wszystkim Rosji z Austrią i Wielkiej Brytanii oczywiście. Ale będziemy się konsekwentnie trzymać okresu, który badamy i nie będziemy sięgać wstecz. Zaraz za chwilę wyjaśnię dlaczego. Ale chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, że widzimy z tej tablicy od razu podstawy potęgi Austrii. No dobrze, teraz cofnijcie się do tablicy numer 12, gdzie jest produkcja surówki żelaza w latach 1700 do 1820. Oczywiście źródłem jest cytowana już przeze mnie praca habilitacyjna profesora Stefana Kurowskiego, Historyczny proces wzrostu gospodarczego, gdzie on z bardzo obfitej literatury, którą podaje, zrobił wyciąg i zrobił taką olbrzymią tabelę produkcji surówki żelaza i stali. Tutaj jest surówka żelaza właśnie decydująca, dlatego że jej produkowano zdecydowanie więcej niż stali w tym czasie. No i proszę was, dlaczego od 1700? Bo dla wcześniejszego okresu po prostu nie mamy dobrej statystyki. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę was, to no można tam, Kurowski pisze, ja tutaj zanim cytuję niejakiego Johansena, Geschichte des Eisens, gdzie on mówi, że wiek XVII i pierwsze lata XVIII były okresem wielkiego rozwoju potencjału przemysłowego Szwecji, to jest u mnie na stronie 464, a zwłaszcza szwedzkiego hutnictwa żelaza. Hegemonia Szwecji w dziedzinie hutnictwa żelaza trwała około 100 lat. W połowie XVII wieku była Szwecja jedną z dwóch głównych militarnych i politycznych potęg ówczesnej Europy. No to patrzcie, dla końcówki tego okresu mamy dane o produkcji żelaza. No to spójrzcie, że w bieżącej produkcji Szwecja była liderem. Na całym świecie było produkowane 180 tysięcy ton, a Szwecja 50. To jest jakieś około 30% światowej produkcji. O ludzie. No tak. A ta Szwecja? Tak, ta Szwecja, tak. No i. Ale widzicie, co było podstawą potęgi szwedzkiej. Przecież tam mało ludzi, technologicznie to oni teren taki nieprzychylny. No, ale za to, kochani, weźcie tabelę. Dużo no, żelaza. Nieprzypadkowo, słuchajcie, prosiłem, żeby tabelę 14, tablicę 14 wziąć, gdzie jest stan ludności, owszem. Rudy żelaza chyba najlepsze. Ale przede wszystkim tu mamy produkcja surówki żelaza w kilogramach na jednego mieszkańca. No,
i tu Szwedzi dominują, czyli ni. Ten wzór Mazura to ni mają największe. Bezkonkurencyjne. No, największe złoża, przynajmniej w Europie. No ale złoża, złoża złożami, ale chodzi, no jeszcze lasy mieli, bo to przy pomocy wytapiane drewna. Ale przede wszystkim mieli wydajność, jak na owe czasy, rewelacyjną. Spójrzcie. Czyli technikę mieli. I teraz proszę was, tu jest cytat dosłowny. Za panowania następcy Karola IX, Gustawa Adolfa, Szwecja osiągnęła w dużej mierze dzięki swoim żelaznym działom szczyt swojej potęgi. Stała się obok Francji najsilniejszym wielkim mocarstwem. No, Francja z kolei miała potencjał ludnościowo olbrzymi. No, znowu, patrzcie na te... Co im w XIX wieku Anglicy. No właśnie, 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 właśnie. Tu wychodzi nam, co to jest dywersja demograficzna. Myśmy przedtem omawiali tę dywersję demograficzną, żebyście tutaj już czuli bluesa. A militarnie jest no patrzcie, Rosja. Patrzcie, Francja wtedy miała 22 miliony, a Szwecja 1,7. Ale wtedy już ilość armat była ważniejsza. Bo to nie był, to jeszcze nie był okres powszechnej służby wojskowej. Więc liczebność narodu się nie przekładała wprost proporcjonalnie na liczebność armii. Tylko sprawa uzbrojenia decydowała. A tu Szwedzi zdecydowanie dominowali. Patrzcie, że Francja w tym czasie ma ludności więcej niż całe Niemcy. Dla Austrii tu akurat dla 1750 roku nie mamy. Ale Rosja miała 30, a Francja 22. To było ponad 2/3. Czyli w tej chwili to by Francja musiała mieć 100 milionów, żeby było porównywalne do Rosji obecnie. Dopiero te proporcje coś mówią, bo sama liczba, jak podajecie samą liczbę, nic z tego nie wynika. To jest komunikat, a nie informacja. Informacja jest dopiero porównywanie i ta relacja jest informacją, a nie bezwzględne wartości. Bezwzględne wartości to są tylko komunikaty. Widzicie, jak logika aksjomatyczno-informacyjna ma bezpośredni wpływ na konkretne analizy historyczne już w tym wypadku, w realu historycznym. A jak się u nas naucza historii? Ble, ble, ble. W bitwie pod Malaskino król Kornak pokonał króla Kornaka, dlatego że król Kornak miał akurat grypę i to pokonanie było łatwiejsze. Co to ma za znaczenie? Żadne, to jest tylko operacyjna analiza. Czyli nasza nauka historii jest prowadzona na poziomie taktyczno-operacyjnym. Najwyżej, to już ja komplementuję, bo jak ktoś zacznie polemizować i powie, że nawet i nie to, to ja nie będę się spierał. Ale ja już tak na wyrost mówię, że w najlepszym wypadku na poziomie taktyczno-operacyjnym, czyli to jest nauka historii dla szeregowców, podoficerów, w najlepszym wypadku niższych oficerów. Już nie dla sztabowców. Dla sztabowców to są takie analizy. I słuchajcie teraz dalej, patrzcie. Tu mamy niekompletne dane, widać ile jest luk. I z powodu, po pierwsze tych luk, no ciągłą statystykę mamy właściwie tylko dla Anglii, dla Rosji. Zobacz, to jest ciekawe. Więc ze względu na to, że po pierwsze dziurawa jest ta statystyka produkcji surówki żelaza, czyli przetwarzania tej części mocy sterowniczej, która się nadaje do sterowania międzynarodowego. Tu liczenie PKB nic nie daje. To jest dla bankierów ciekawa analiza, nie dla strategów. A jak już bankierzy zaczynają rządzić strategią, to się zaczyna taka katastrofa, jaką teraz Stany Zjednoczone przeżywają i będą przeżywać dalej. I Unia Europejska tak samo. Ale wracając do naszych analiz strategicznych w realu. Otóż tam, gdzie nam brakuje danych,
Robimy oczywiście albo ekstrapolację, jeśli na, powiedzmy, no nie mamy dwóch punktów, o tu dla Austrii. No tak się składa, że mamy dla 1770 i dla 1820. No to tu między 70 a 820 możemy robić interpolację, a dla okresu wcześniejszego ekstrapolację. Liniową, ale taką liniowo-słupkową. Oczywiście nie linię ciągłą robimy, tylko słupki. I te wartości słupków są interpolowane lub ekstrapolowane. To jest w książce napisane, więc nie wiem, czy warto to dyktować, a jak chcecie. To jest oczywiste. To jest oczywiste, właśnie się też tak wydaje. Więc po pierwsze, jak widzicie, że mniej więcej tak do 1770 roku te dane statystyczne są dość dziurawe. I trzeba dużo interpolować, ekstrapolować i tak dalej. Ale jest drugi powód. Już nie taki obliczeniowy, tylko poważniejszy. Otóż musimy mieć dane o skumulowanej mocy, a nie tylko aktualnej. Bo aktualnej, no to sobie te dziury załatamy, interpolując czy ekstrapolując. Ale żeby wyciągać jakieś wnioski, to musimy po prostu no, mieć już jakąś sporą energię skumulowaną. Energię, która może być użyta do sterowania międzynarodowego i dopiero tę energię porównywać. No, to ja przyjąłem, że w 3/4 wieku przynajmniej. Stąd ten rok 1775. Może to podyktuję, chociaż też jest to napisane właśnie na stronie 465, że w związku z powyższym, pomijając okres przed 1700 rokiem, dlatego że ta produkcja właśnie po 1700 zaczęła bardzo szybko rosnąć. I to, co mogło być skumulowane do 1700, to stanowiło co najwyżej 20% tego, co skumulowano w XVIII wieku. To jest pierwsza sprawa. Pomijamy ten okres, no ale chcemy, żeby już przynajmniej 3/4 wieku były skumulowane i dlatego zaczynam te analizy od 1775, ale obliczenia od 1700 roku robimy, według tych wzorów, które podałem. Ale wnioski dopiero, jak nam się nagromadzi trochę. Można powiedzieć analogię do prawa wielkich liczb. Ale jeszcze tu zacytuję wam o tym Gustawie Adolfie. Zapanowania następcy Karola IX, Gustawa Adolfa, Szwecja osiągnęła w dużej mierze dzięki swoim żelaznym działom szczyt swojej potęgi i stała się obok Francji najsilniejszym mocarstwem. Na przełomie XVII i XVIII wieku tempo wzrostu hutnictwa szwedzkiego zaczęło maleć i równocześnie malał udział Szwecji w polityce międzynarodowej. Jeszcze na początku XVIII wieku potęga szwedzka dała znać o sobie podczas wojny północnej, kiedy Karol XII wdarł się daleko w głąb państwa rosyjskiego. Nie było sprawą w przypadku, że klęskę wojskom Karola XII zadały wojska Piotra Wielkiego. Od początku XVIII wieku rozpoczął się bardzo szybki rozwój hutnictwa rosyjskiego. No, ale nie mamy danych dla XVII wieku, więc tu nie jesteśmy w stanie żadnych sensownych wniosków wyciągać. Kurowski badał tylko bieżącą produkcję, no to już sobie mógł wnioskować, a my nic tu nie możemy wnioskować. Natomiast w roku 1770 Rosja stała się pierwszą potęgą Europy w dziedzinie bieżącej produkcji żelaza. W XVIII wieku szybko rozwijało się również hutnictwo Francji i Austrii. No, proszę bardzo.
produkcję surówki żelaza w poszczególnych krajach. Macie tu na tablicy 12. No więc patrzcie, w połowie tego wieku zauważcie, że no, nie mamy tu danych dla Austrii, ale ekstrapolując wstecznie, możemy założyć, możemy przyjąć, że Austria produkowała albo więcej niż Rosja, albo co najmniej porównywalną ilość produkcji żelaza, bo tutaj pewnie w 770 produkowała 60, a Rosja w 1750 32,5. No, jak cofniemy się do liczby ludności, no tu w Austrii mamy dopiero 1775, ale proszę bardzo, Austria miała 21,5. Znaczy to nie Austria, tylko ściśle mówiąc monarchia Habsburgów, ale ja już tam w skrócie to nazywam Austrią. No a Rosja 35, więc nie była to różnica rzędu wielkości. No i Austria miała mniej więcej tyle ludności, co Niemcy całe. Tam różnica jest minimalna. 22,4 dla całych Niemiec, a to było wiele państw. Zresztą poza Prusami pod dominacją habsburską. I Austria 21. No i teraz spójrzcie, że gdzieś tak koło roku 1770 w bieżącej produkcji już surówki żelaza, to mamy takie potęgi. Rosja, Szwecja jeszcze ciągle, Francja i Austria. Proszę bardzo. Dlatego tyle historia to jest historia właściwie działań tych państw. Ale w tradycyjnym wykładzie historii nie wnika się i nie analizuje się, zwłaszcza w sposób sformalizowany, przyczyn tego, że tak było, tylko objawy. Że tu tak, tu walczyli, tak, tu wygrali, tu wygrali i tak dalej. Związków przyczynowych albo w ogóle nie ma, albo analizuje się tylko aktualną sytuację geopolityczną, bez wnikania w potencjały demograficzne i w produkcję właśnie potęgotwórczej surówki żelaza, czyli broni, bo to się przekłada wprost na produkcję broni. Patrzcie, że w 1780 już Rosja zdecydowanie dominuje i tylko właściwie Francja, no tu trzeba by zrobić interpolację, tylko Francja jest równorzędnym partnerem. Anglia jeszcze nie. W 1780. Szwecja nie bardzo. No Szwecja też, oczywiście. Szwecja jeszcze też. Ale już no, Rosja 130, a Szwecja 90. W 90, a w 80 110. Nie, w roku 80. No to Rosja 110, a Szwecja 67. No to też duża przewaga. Ale przede wszystkim, co wyraźnie widać, to tempo wzrostu Szwecji i Austrii maleje. Francji jeszcze do rewolucji jest dosyć duże. No a tempo Rosji jest również duże. Natomiast pod koniec, no ostatnie dwie dekady, słuchajcie, 18 wieku, Anglia dostaje przyspieszenia. Dlaczego? Wynalazek maszyny parowej Jamesa Watta i zastosowanie jej do produkcji właśnie surówki żelaza. Tutaj Anglia, no zauważcie, już wyskoczyła bardzo mocno. No straszne! Słuchajcie, to była rewolucja. Ale Szwecja wcale nie miała tak mało, może tempo wzrostu było tam... Znaczy, o czym pan mówi, o którym? O Szwecji, taka mała 90 tysięcy... No zaraz, ale proszę patrzeć, co pod koniec tego okresu to spadek. To potem rozpadło, tak. No dobrze, że po 1790 już spadek. Wyraźny jest to, ostry spadek.
Niemczech wzrost powolny. We Francji, no jeszcze do rewolucji można mówić o trochę dotrzymywaniu kroku, a później już ten przyrost jest wolniejszy. No proszę patrzeć już po wojnach napoleońskich, po kongresie wiedeńskim. W Rosji tempo spada zdecydowanie. We Francji spada. No. A w Anglii, patrzcie, no, mamy Rosja 132, Francja 165, a Anglia sama ma 365, czyli więcej niż Rosja i Francja razem wzięte. A potem długo, długo nic. No, USA tam zaczyna dostawać przyspieszenia, bo to kolonia angielska. Aha, i mieli maszyny parowe od razu. No, oczywiście. Oczywiście. A zanim cała reszta przejęła, to trochę czasu musiało upłynąć na czas decydujący. Minęło, ale zauważcie, że przez cały XIX, prawie cały XIX wiek Anglia utrzymywała przewagę. I to przy tych demograficznych analizach żeśmy robili i jeszcze dodatkowo demograficznie. Proszę patrzeć, jaki skok demograficzny w Anglii. Między 1750 a 1820 więcej niż podwojenie. 7 na 14,5, a Francja z 22 miliony na niecałe 30. Rosja tylko też nie tak szybko rośnie jak Anglia, ale z 30 na 47. Austria już całkiem wolno. Niemcy też wolno, to poza austriackie Niemcy. W Szwecji to już całkiem wolniutko. Oczywiście Stany Zjednoczone doznają przyspieszenia. Natomiast w produkcji surówki żelaza w kilogramach na jednego mieszkańca, to proszę bardzo, Anglii przyspieszenie niesamowite. 3,1 do 1,25,4, a we Francji tylko z 2,2 na 5,5. W Rosji 1,1 na 2,8. Z tym, że tam w końcówce jest nawet spadek z 4,1 na 2,8. W Austrii jakoś też taki mały spadek. W Niemczech wzrost powolny. Idzie. Tu widać, że Niemcy się budzą po wojnach napoleońskich. Z tym, że w historii się podaje wersję idealistyczną. Ponieważ pod wpływem wojen napoleońskich pojawił się romantyzm w Niemczech i zaczęła się szerzyć kultura, to stworzyło grunt dla... Że poeci namieszali. Tak, poeci, tak. No to jest taka, powiedziałbym, idealistyczna Polska, to jest nasza specjalność. Idealizm polski, poeci. Dobrze. W Niemczech bynajmniej nie poeci, tylko przemysł i demografia. No i dalej, słuchajcie, no w Szwecji patrzcie, jaki spadek jest. Ameryka rośnie, ale w tym czasie znaczy nie tak szybko. W Szwecji pewnie dlatego, że Rosja odebrała Finlandię całą. A no zaraz będziemy analizować, dlaczego... Połowę terytorium utraciła. Ale dlaczego wtedy? Bo zauważcie, myślę, że tam były jak się uczyłem historii początków XVIII wieku, że Piotr Wielki stworzył potęgę Rosji. Ale on tylko odebrał Estonię i ten obszar, gdzie jest Petersburg obecnie. On praktycznie odebrał z grubsza to, co należało przedtem do Polski, prawda nasze. Te północne. Tak. Jeszcze część Łotwy. No i potem jeszcze Kurlandię. Tylko to odebrał. No tam troszeczkę więcej, nie wiem więcej. Ale nic poza tym. Powstaje pytanie, dlaczego? No jak już potęga Szwecji była złamana, no grób wzięty do niewoli, to już koniec. Wszystko w tym idealistyczno-personalistycznym ujęciu. Wszystko się powinno zawalić. To dlaczego Rosja nie zajęła całej Szwecji? A no tu mamy w tych statystykach. Bo król był w niewoli, ale armat jeszcze Szwecja miała więcej niż Rosja. Więc poprzestali tylko na tych terytoriach? Poprzestali na tym, co byli w stanie odebrać. I zauważcie, że przez cały wiek, prawie cały wiek XVIII, nie uszczknęli, nawet z Finlandii. Finlandia to później. No tak, w okresie napoleońskim. No właśnie, ale dlaczego? No to macie tu wytłumaczenie, w tych tablicach. To jest historia
zakodowana historia świata, tylko czy... Ale jeszcze się zastanawiam, czy ja mogę głupie pytanie przy okazji... Nie ma pytań głupich, tylko mogą być głupie odpowiedzi. Ale to ja tu takie może głupie pytanie zadam, bo ja się zacząłem zastanawiać tutaj tak. Właściwie to skąd wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem? Bo to, że pewne rzeczy wiążą się ze sobą, to znaczy rozwój, ekspansja z produkcją stali i ludności, to jest oczywiste. Ale czy przypadkiem nie może być odwrotnej sytuacji, że właśnie pewne ideologie, które doprowadzają do ekspansji pewnych, rodzą wzrost produkcji stali i wzrost ludności? Co jest przyczyną, a co jest skutkiem? Znaczy pan sugeruje, że przyczyną jest stali i ludność, a ja się zastanawiam, czy może on nie jest przypadkiem odwrotnie. Jak jest dowód, że tak nie jest? Jak mi pan odpowie? Dowód nie wprost. To znaczy, że w XVIII wieku nie ma żadnej takiej ideologii, która mogłaby coś takiego spowodować. Przecież w Anglii w tym czasie w skoku nie pojawiła się żadna nowa ideologia. Znaczy teoretycznie mogłoby tak być, jak pan mówi, bo to jest informacja o klucz. O tym mówię właśnie, że no tak, jest ale, jakaś myśl, że no ale to problem ma. Ekspansję robić i doprowadzamy resztę naszego potencjału. Ale to trzeba wskazać tą ideologię. A na temat ideologii to tradycyjny kurs historii daje nam multum informacji. To jest w ogóle wręcz ideokratyczny kurs. Ideologiokratyczny kurs. Ideologizm ja to nazywam. To jest, jeżeli będziecie chcieli i będzie większość taka, która nie słyszała nauki porównawcze o cywilizacjach, to ja jestem gotów to uzupełnić w przyszłym roku i pokażę wam jednostronne teorie rozwoju społecznego. Zrobić ludzi z Warszawy. Albo nową grupę, no to już jest techniczna sprawa. Dzisiaj właśnie kolega chciał... Ideologizm jest jedną z teorii jednostronnych, tak zwanych. Diagnostycznych, ale słabo diagnostycznych. Jest biologizm, którego jedną z odmian jest rasizm. Jest ekonomizm, którego jedną z odmian jest właśnie marksizm-leninizm, a drugą liberalizm, bo zresztą jest jeden ciąg rozwojowy. Trzeci to jest ideologizm. A są jeszcze inne. No. Jest też taka, jakby to powiedzieć, są ludzie, którzy uważają, że za wszystkim stoją Żydzi. No to jest też taka jednostronna teoria, ale zupełnie nie naukowa. Żydy wolący. No właśnie, no jednak to nazwa. Ale jeszcze a propos Szwecji. Mnie się nasuwa taka sprawa. W roku 1809 Rosja odebrała Szwecji... Zaraz będziemy analizować, niech pan nie wyprzedza. Teraz mówimy o sprawach metodologicznych. Nie rozdrabniajmy się na szczegóły, które będziemy za chwilę analizować. Kolega poruszył zasadniczą sprawę, bardzo ważną, więc nie rozmieniajmy na 1809. W Anglii, gdzie dokonał się ten skok, żadna nowa ideologia się nie pojawiła. Po prostu działa system autonomiczny. Pojawiła się informacja, ale nie o charakterze ideologicznym, tylko technologicznym. I to zadecydowało. Inżynierowie, jakbyśmy powiedzieli. To jest jedna sprawa. Ideologia natomiast może się bardzo dobrze nadawać też do dywersji. Ideologia dywersyjna, którą się serwuje przeciwnikom jako super, duper postępową. I coś takiego się stało właśnie we Francji. Ale to było dywersja ideologiczna po prostu. Dzisiaj w Polsce. No tak, no to jest oczywiste, nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce. W całej Unii Europejskiej, w Ameryce. Etc. Chciano to też zrobić w Chinach, ale nie wyszło. Chiny tej dywersyjnej ideologii rynkowej nie przyjęły. Rynkiem się posługują instrumentalnie dla swoich celów narodowych. Tam jest ideologia narodowa. Oczywiście. Ale tutaj jeszcze XVIII wiek, to jeszcze narodu w nowoczesnym tego słowa znaczeniu nie ma. Więc możemy wskazać co najwyżej
dywersyjną ideologię liberalno-masońską we Francji, ale już odmiana angielska tej ideologii była państwowotwórcza. Wielkie Loże Rangi robiły robotę państwowotwórczą, ale ta robota państwowotwórcza się odbywała przede wszystkim w przemyśle, a inżynierom ideologia masońska do niczego nie była potrzebna. Więc no po prostu nie ma takiej ideologii, która by nam to tłumaczyła, a to musi być koncepcja, która nam wszystko tłumaczy i to dość dokładnie. No z możliwością tam od regulatora. No więc dobrze, że kolega zadał to pytanie i żeśmy chyba sobie to wyjaśnili. I teraz słuchajcie, jedziemy dalej. Ja ciągle mnie ta Szwecja nurtuje. Ale zaraz jesteśmy w roku 1775. Co wy szybko zaspokajajcie tutaj intelektualne potrzeby. Kolega jest szybki bilnica, żeby już teraz. Zaraz, no w Szwecji proszę zauważyć, na tabeli 12, że w Szwecji już między 1740 a 1770 następuje spadek mocy, już to dopiero mówić o energii, spadek mocy, dalej w następnym dziesięcioleciu, dalej spadek mocy, tutaj tylko było między 1780 a 90 jakiś wzrost, a potem znowu spadek jeszcze mocniejszy. Utrata połowy terytoriów, zakładów, gdzie przetapiano surówkę. Nie, zaraz, jakich? W Finlandii nie przetapiano surówki. Nie było tam żadnych. Absolutnie. No, główne wytapianie surówki były w Szwecji. Ale to co? Nie chwytał znowu. Fakty. Tu trzeba znać fakty te. A proszę patrzeć, że na naszych kursach historii o tych sprawach się w ogóle nie mówi. Bo jak przystępowałem do tych analiz, to musiałem szukać wszędzie, tylko nie w naszych podręcznikach historii. Tak się uczy historii w tej chwili. Dajcie spokój. To widzicie, na konkretnych liczbach i faktach, a nie ideologicznie, że mi się nie podoba tam marxizm-bermanizm, to mówię, że jest fuj B, a komuna mi się nie podoba, to wszystko, co postkomunistyczne, to B. Ja w ogóle abstrahuję od tego rodzaju analiz. Ideologizm traktuję jako taką samą niebezpieczną, jednostronną teorię, jak rasizm na przykład. I próby wdrażania ideologizmu prowadzą do takich samych zbrodni, jak próby wdrażania biologizmu w formie na przykład rasizmu, czy ekonomizmu w formie marxizmu i liberalizmu. Ale akurat nie ideologia liberalna tutaj w Anglii zadecydowała. No więc proszę was, dalej. Bierzemy, jak pokumulujemy te dane z tablicy 12 i tam weźmiemy, przez 100 pomnożymy, tak żeby elegancko w procentach wyrażać te procentowe udziały w sterowaniu międzynarodowym, to mamy już dosyć ciągłą statystykę, ale dopiero od 1775 roku. Tam wcześniej to było dziurawe, oparte na, no już nie tylko Inter, ale na ekstrapolacja. Dla Niemiec trzeba było robić ekstrapolację, dla Austrii, a nawet częściowo dla Francji dla pierwszych dekad. Tam są zdobycze Napoleona i to jest, to zmieniło. Zobacz, jeszcze Napoleona nie ma. Na razie jesteśmy, proszę patrzeć, w 1775 roku. Proszę tu na ten wierz patrzeć. Jakie my tu mamy potęgi? Szwecja ciągle jeszcze się liczy. I dlatego, no, to jest też ciekawa historia, ciekawy wniosek, który wynika z tych analiz. Wniosek dla Polski. Chodzi o stosunek udziału w sterowaniu międzynarodowym, bo tylko stosunki są informacje. Te same liczby to są tylko komunikaty. Ważne są stosunki w czasie i w przestrzeni. Czyli stosunki geopolityczne i stosunki chronologiczne. Chronologiczne dają nam szybkość przyrostu, która jak wiemy w obszarze 0,5,2 decyduje. No i geopolityczne, które pozwalają wyciągać wnioski. Proszę was, no odnośnie
odnośnie, proszę was, Polski. Ja już zrobię tutaj wyjątek polonocentryczny. Mam nadzieję, że mi darujecie ten polonocentryzm. Ale mam merytoryczne uzasadnienie, że tutaj nie dość zanalizowałem to w kontekście Polski. Ja robię tu prawdziwy Europejczyk. Analizy w skali europejskiej i tylko o tyle, o ile tam było to niezbędne, wspomniałem o rozbiorze Polski. Ale tu, jak przygotowywałem się do dzisiejszych zajęć, mówię nie. Trzeba wszystkie trzy rozbiory zanalizować, a nie tylko akurat drugi. Dlaczego drugi taki ważny? Bo Austria nie wzięła udziału i tu możecie na podstawie tej tabeli wyjaśnić dlaczego. Bo tradycyjni historycy to będą tłumaczyć, no nie wiem jak, że akurat cesarza Austrii korki spadły czy coś takiego. Żartobliwie, a mnie te sprawy w ogóle nie interesują. Wysłuchajcie, jak weźmiemy stosunek Rosji, czyli S3, w roku pańskim, to można wyinterpolować, 1781 do stosunku, proszę was, z Szwecji, czyli S5. W tymże samym roku, to co tu się, kochani, okazuje, że dokładnie w tym roku to przeszło przez 0,5. Czyli to jest punkt graniczny. No i czym się te konflikty objawiły? A po kolei będę tutaj marował. Chronologicznie. Zrobię wyjątek dla Polski, słuchajcie. Już taki jestem polonocentryczny, że poza te 75 się cofnę o 3 lata. Darujecie mi niekonsekwencje w stosunku do tematu. Tam w książce nie ma tej niekonsekwencji. A tutaj w wykładzie, no jak widzicie, to na wykładzie zawsze coś więcej niż w książce. No więc proszę was, mamy pierwszy rozbiór Polski. Pierwszy rozbiór Polski to jest, proszę was, 1772. I patrzcie, jakie jest odchylenie czasu rzeczywistego od teoretycznego, bo to jest czas teoretyczny, gdzie konflikt powinien wybuchnąć. Ale zaznaczyłem, że z różnych, z nieskończonej ilości powodów, między innymi no, takimi, że takich jak to, że Napoleon miał grypę pod Waterloo czy coś takiego, to też ma swój wpływ. Ja w ogóle z tego się nie wyśpiewam, nie neguję, ale to może wpłynąć, że tam będzie trochę wcześniej albo trochę później. No to jest system probabilistyczny, nie deterministyczny. No i proszę was, to tutaj mamy delta, czyli różnicę między czasem teoretycznym i czasem realnym, plus 9, czyli no, sporo odchylenie, ale w skali wieku nie takie znowu duże, czyli 9 lat wcześniej się to dokonało, a nie koniec na tym. Drugi rozbiór to mamy 1793. To patrzcie, że tu jest minus, to jest opóźnienie. Teraz przepraszam, delta równe minus 12. Trzeci rozbiór Polski to jest 1795. To delta jest równe
Minus 14. Ale to wszystko jest wokół tego. Tylko raz w te, raz we w te. Tu są duże odchyłki, no to oczywiste, bo statystyka jest dziurawa. To wynika z bardzo niedokładnych pomiarów, bo my operujemy materiałami niekompletnymi i używamy ekstrapolacji, interpolacji, etc., etc. To w ogóle by było bardzo dziwne, gdyby tak co do roku się sprawdzało w tym okresie. Później zobaczycie, że jak będziemy mieli dokładniejsze statystyki, to się nieraz będzie co do roku sprawdzać. Ale czekajcie, to jeszcze na tym nie koniec. Proszę was. Konfrontacja między Rosją i Szwecją. Rosja, Szwecja. Proszę was, konfrontacja między Rosją a Szwecją 1789, kochani, czyli delta minus 8. No i wreszcie piszemy dalej. S Rosji. A przepraszam, już tutaj S3. S3. 1824 do S Szwecji, czyli S5. To jest 1824. To jest to T, prawda? 1,01. Czyli punkt 1 przekroczony. To jest ten punkt konfliktowy, krytyczny. No i teraz proszę was, zajęcie przez Rosję Finlandii. Dzisiaj w Helsinkach. No kto pamięta? 1709 rok. Tak jest. Do dzisiaj tutaj w Helsinkach stoi pomnik cara Aleksandra I. Niezmieciony. A proszę. Jako wyzwoliciel od 700 lat od szwedzkiej okupacji. No ale patrzcie, że mimo tego, że jak wynika z tego, co kolega powiedział, to bardzo cenna uwaga, że Finowie czekali na wyzwolenie ich spod okupacji szwedzkiej. No, Rosja na pewno była nie od tego, żeby wyzwolić Rosjan. Nie, żeby zająć. Rosja zawsze bardzo chętnie wyzwalała inne ludy. Dali im autonomię i to taką, że no, szwedzki... No dobrze, no, bo jak ich Finowie traktowali jak wyzwolicieli. Najlepszy dowód, że do dziś stoi pomnik, ja nawet nie wiedziałem, to kolega podał. No to ich Rosjanie traktowali lepiej niż nas. Myśmy ich nie traktowali jako wyzwolicieli. A Finowie traktowali to. Po co ja za mordę trzymać swoją policję, za mordę trzymają. Tam w ogóle nawet ta carska policja nie działa, tylko Finowie mieli swoją policję, wojska nie. Bo to już, no wiecie, turańska cywilizacja w Rosji za silna, żeby na takie... To tylko nam w czasie kongresówki pozwolono, to był wyjątek. Coś zmarnowali powstanie. To zostało zmarnowane przez powstanie, ale to inna sprawa zupełnie. Natomiast Finom policję dali. A tutaj u nas była ciekawa rzecz, że ta policja to tak, no, tak była trochę niby nasza, ale kontrolowana przez ruskich specjalistów, na przykład senator Nowosilcow. No już nie mówiąc o wielkim księciu. Jeśli chodzi o Finlandię, to językiem urzędowym pozostał szwedzki. Cały fiński ruch narodowy przez cały XIX wiek walczył o równouprawnienie języka fińskiego ze szwedzkim. Tak jest. Ale za to w 1906 roku lokalny parlament w Finlandii przyznał jako pierwszy na świecie kobietom prawa wyborcze. No właśnie. To jest ciekawostwo. To było jeszcze w ramach carskiej Rosji. Właśnie, więc tutaj proszę was.
No już tego nie robiłem, ale właściwie można by na następny raz te zestawienie ze stron od 556 i następne, te takie zestawienia też na następne spotkanie zrobić. No tutaj mamy, proszę Was, 1809. Jest to 563 skserowane. Aha, no to polega tylko... Całe zestawienia miały być... O, mamy tutaj. Tutaj jest, słuchajcie, tutaj jest plus 15. To jest na stronie tam kolejnej. To jest, tu mamy odchyłkę plus 15. To jest zresztą największa odchyłka, jaka się zdarzyła. Ale tylko dla tego pierwszego okresu. Później już takich wielkich odchyłek nie było. Więc patrzcie, że wokół tego stosunku potencjałów Rosji i Szwecji tyle się działo, to w naszej historii jest to niezauważone w ogóle. Prawda? Po pierwsze w historii Finlandii, no to ja rozumiem, bo historia nasza jest polonocentryczna, więc co tam nas Finlandia wiele obchodzi, no najwyżej tyle, że dali na ruskim w 40 roku. Na przełomie 69. A na tym 17 po rewolucji lutowej się oddzielili od Rosji. Oddzielili, tak. No nie tylko oni. Ale o tym się u nas niewiele mówi. Na przykład jak tam była formowana ta armia fińska, to nas niewiele. No, ale były stosunki pomiędzy Piłsudskim a hrabią Feldmarszałkiem Karolem Gustawem von Mannerheimem, tak, zresztą Niemcem Bałtyckim z Estonii, film z wyboru. To tak jest. I carski oficer dawny. Jako dawni. Zresztą bardzo ciekawe, że Piłsudski w stosunkach personalnych w wojsku nie miał żadnej antyrosyjskiej obsesji. W odróżnieniu od naszych dzisiejszych władców. Choć siedział w ruskiej turmie dobrych parę lat i walczył z Rosją. Ale nie miał żadnej obsesji, wprost przeciwnie. On po pierwsze ufał naszej dwójce, że potrafi rozróżniać nie na podstawie tego, gdzie kto studia kończył, tylko miała lepsze metody diagnostyczne do namiaru ruskich agentów. Jeżeli jeszcze na początkowym okresie, ale to przed 26 roku tamtych agentów bolszewickich natkano sporo do wojska, ale z tym się rozprawiał, no i już później to nie było takie proste. W każdym razie Piłsudski bardzo cenił tych z rosyjskiej armii oficerów i generałów, bo znali przeciwnika. A u nas, zauważcie, niejaki Macierewicz z służb kontrwywiadu wojskowego wyrzucił wszystkich ludzi, którzy mieli źródłową wiedzę o wrogu. Dla niego głównym wrogom. Dla nas co najwyżej jeden z wielu. Nie pomyłka. Zbyt konsekwentnie to było robione, żeby to mogło być. Znaczy on robił w dobrej wierze, ja wierzę w to. Tylko ponieważ był kompletnym ignorantem, to był niesłychanie łatwy do wykorzystywania kapturowego. A nasze obecne służby są zupełnie bezbronne, jeśli chodzi o namiar agentury kapturowej. Czyli takich ludzi, co działają w dobrej wierze. U mnie to się nazywa agent inspiracyjny w mojej książce, ale już używam tego języka. Natomiast to mamy obecne. Wynika z tego, że był sterowany. Oczywiście, kapturowo. I jestem przekonany, oczywiście mogę się mylić, ale jestem przekonany, że działał w dobrej wierze. Ignorancja może być jeszcze bardziej niebezpieczna. Ja o tym piszę w granatowej książce i wiem tylko, że agent inspiracyjny. Może być dużo bardziej niebezpieczny od regularnego, tradycyjnego agenta, który ma ograniczenia, bo boi się pewnych rzeczy nie zrobi, bo się boi demaskowania. I ten prowadzący go oficer też mu na pewne rzeczy nie pozwoli, bo mówi nie, to byście się zdemaskowali. A taki nie ma żadnych ograniczeń, bo on działa w dobrej wierze, formalnie niczym agentem nie jest i on jest gotów na każdą dywersję, kochani. To jest właśnie paradoks. A na przykład biorąc przykład twórcę fińskiej armii i ojca niepodległości Finlandii Karla Gustawa von Mannerheima, przeszłość w armii rosyjskiej, pochodzenie niemieckie, bohater wojenny w wojnie rosyjsko-japońskiej. No to już Stalin i Macierewicz by go kazał rozstrzelać na wszelki
wypadek, bo w tamtych czasach i ten to się nie informacje nie rozstrzeliwało, tylko fizycznie. Energetycznie. I ten człowiek potem prowadził wojnę ze Związkiem Radzieckim, kiedy Stalin napadł na Finlandię. I nikt z Finlandii nie miał żadnych pretensji, że jest Niemcem Bałtyckim z Estonii, że jest Finem z wyborów i tak dalej. Wszyscy, nikt nie miał. Patrzcie, a tu nas służby specjalne nisko upadły pod względem zdolności namiaru agentur dywersyjnych w naszych strukturach. To jest przykład. Ale słuchajcie, przede wszystkim podstawą również analiz kontrwywiadowczych są te tabele. Dopiero jak analizy przerobimy, to zrozumiecie, że to jest również baza. I dzisiejsza analityka służb specjalnych czy dyplomacji bez tego rodzaju wiedzy to jest kompletny anachronizm. No dobrze, to teraz proszę Was, to już tak bardzo delikatnie to nazywam. To jest anachronizm po prostu. Ja cię komuś taki anachroniczny algorytm zamontuję, to już potem nawet agentura nie jest potrzebna. To jest algorytm samozniszczenia, który idzie dalej. Słuchajcie, już polowanie na agentów nic tu nie da, nawet jak się tam namierzy, usunie, nic z tego algorytm trzeba zmienić. I to jest najważniejsza sprawa. Teraz proszę Was, weźcie sobie stronę 467. Jeszcze czas, mama, może. Słuchajcie, teraz proszę Was, dochodzimy do bardzo ważnej sprawy, jak doszło do uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, czyli kolonię brytyjską. Bardzo brutalnie pod względem fiskalnym zarządzano. To jeszcze w najlepszym wypadku w tych analizach takich postmarksistowsko-liberalnych, historycznych się mówi, że tam te podatki były takie duże, że się ludzie zbuntowali. No to jest przyczyna bezpośrednia. Oczywiście. Paliwo buntu. Tak jest. W tej chwili te przykręcanie śruby i tak zwane oszczędności u nas, gdzie podobno jesteśmy Zieloną Wyspą, to jest pierwszy krok do buntu. Właśnie od takich buntów, od podwyżek cen i bezrobocia wśród młodzieży zaczęły się te rewolucje w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie teraz. I chodzi o to, żeby u nas zrobić coś po rozmawianiu. Tak jest. I zauważcie, przez kogo się robi taką dywersję. Nie przez żadne służby specjalne. Służby specjalne z ich obecną analityką są absolutnie bezbronne wobec tego. No, prawie bezbronne. Coś zauważy, ale w zasadzie są bezbronne. Tą dywersję się robi przez specjalistów. Do władzy się dopuszcza ignorantów, którzy sami nie są w stanie ocenić. I polegają na ekspertach, doradcach światowej sławy, wylansowanych. I ten ekspert, doradca, mam doradca, ale wie, że to autorytety międzynarodowe tak uważają. Doradza tak, żeby... doprowadzić do takiej sytuacji, żeby... Bo on sam nie jest ekspertem, tylko słuchaj, co mu na Zachodzie powiedzieli. No, nie, no, on jest wyszkolony ekspertem. On jest wyszkolony, wyeksportowany w określonej ekspertyzie. On nie ma własnej wiedzy, tylko pokaże, jak ma opłata, co mu na Zachodzie. Nie proszę pana, nie proszę. To jest trywializacja. On po prostu jest wyszkolony na Zachodzie do poziomu sierżanta w okopach. Może podporucznika Łokopa, bez dostępu do rzeczywistej wiedzy strategicznej. I on działa w dobrej wierze. Ja na przykład jestem przekonany, może się mylę, bo to tylko moje przekonanie, że zarówno pan minister Kuczyński, jak i pan później minister wicepremier Balcerowicz działali w dobrej wierze. Oni taką wiedzę mieli. Tego ich nauczono najpierw tam Bruce i inni, a to było też tylko wiedza do poziomu, powiedzmy, starszego sierżanta na podporucznika i wyszkolono na Zachodzie, jednego na stypendium, drugiego tam
poza stypendium. I oni działali w dobrej wierze. No jak zrobicie z sierżanta marszałka i każecie mu dowodzić całą armią, to on w dobrej wierze doprowadzi do katastrofy. Ale z powodu już... braku wiedzy. Kuczyński raczej rozumie. I teraz... To nie jest taki głupi człowiek. No, to nie jest kwestia głupoty. No. Przestańcie używać stereotypów wartościujących. Jak długo będziemy ich używać, to sobie zaciągamy. To jest kwestia wiedzy. Dziś się walczy o wiedzę, a nie o informację. Pytanie, czy Rakowski, który wysłał Balcerowicza do Jeffrey'a Sachsa na szkolenie, miał jakąś większą wiedzę? Czy też nie? Ja już bym bardzo go chciał skomplementować, bo to ostatecznie był przeciwnik, z którym nieoficjalnie walczyłem, on się skarżył tam na plenum, to jest nowy droga, ta jego skarga. A ja no to mówiłem, kto idzie na plenum na skargę, ten G na wargę. A kto wraca z plenum ze skargi, to nie G z wargi. Taki wierszyk ułożyłem, żeby to lepiej zrozumieć. Ale on był, no ja już, ja zawsze staram się dowartościować przeciwnika przesadnie niż niedocenić, bo największym błędem jest niedocenienie. A przypisywanie przeciwnikowi głupoty to jest niedocenienie go. Największy błąd, jaki drogi kuzynie można właśnie to mówić, lepiej go przecenić. No to właśnie pan docent nie zrozumiał, bo kuzyn mówił, że właśnie on jest dużo inteligentniejszy niż się nam wydaje. Że Kuczyński nie jest taki. Tak, on jest twórcą ideologii, a nie przenoszącą. Nie jest twórcą, a nie powtarza. To, czego go nauczyli, nie, on jest współtwórcą tutaj działań, tych, które... Zastosowania tego, co... On doskonale wie, o co chodzi w polityce i wie, co robi. No. Do szczebla doskonale kapitana, jak będzie. Nic, nie więcej. Na Polonii Instytuta? Ja go znam osobiście. No tak. Znam jego wiedzę. Ja z nim na temat ekonomiczny dyskutowałem. To ja już go skomplementuję. No może jest na poziomie kapitału. Już majora w żadnym wypadku. No tak go ja oceniam, może się mylę, ale może w międzyczasie coś więcej. No, ale natomiast ci, którzy go programowali, doradców, no to już są co od majora wzwyż. Ale to jest osobna sprawa, no zresztą postawiono by tam ileś pytań w tej sprawie i on na nie nie odpowiedział do dzisiaj w internecie. No więc dobrze, więc słuchajcie, wracajmy tutaj do tego. Myślę, otóż, że on programuje, a nie jego programują. On programuje tu, na tym szczeblu, w Polsce, a nie międzynarodowe. A my robimy analizy międzynarodowe. No, na tym różnica polega. On nawet nie ma wiedzy, która by mu pozwoliła to ocenić. On by tylko wziął fragmenciki, o tu, to, tu, to, tu, to, a już zebranie tego w kupę. Niestety raczej byłoby niemożliwe, dlatego że on jest wychowany na metodologii typu historia z Brukla, a nie historia jako proces. No i proszę was, wracając do tego, otóż, proszę patrzeć, 1775 rok mamy... No, Szwecja jest tą potęgą, no jeszcze ciągle, niby największą, ale schodzącą w dół. Tym niemniej jest faktem, że do roku 1809, a to jest całe zamieszanie związane z Napoleonem. Mało tego, Napoleon przecież swojego generała osadził nawet na tronie szwedzkim. Bernadotta i ten Bernadotte się później na niego wypiął. Przyszło co do czego jeszcze doradzał, jako znający się na rzeczy. O, widzicie co? Jaki cenny jest generał, który służył w obcej armii, nieprzyjacielskiej właśnie. Bernadotte doradzał koalicji, jak walczyć z Napoleonem. Mówił, nie atakujcie tych sił, którymi dowodzi bezpośrednio Napoleon, bo to jest za trudne. Atakujcie z osobna jego generałów, oni są słabci. I koalicja tak robiła i z dobrym rezultatem.
Więc, a sam Bernadotte Napoleona nie poparł w decydującym momencie. Był Francuzem, zrobił go Napoleon królem Szwecji. Tylko dzięki temu, że on zmienił front, to ta dynastia rządzi Szwecją do dnia dzisiejszego. Właśnie dziwne kojarzące się z Francuzką. Nową koalicję oddał wielkie usługi. Zauważcie, że Szwecja jeszcze wtedy ciągle się liczyła. No przemysł przede wszystkim szwedzki. No i za tą nagrodę dostał w charakterze Unii Personalnej, i Szwecja miała to do 1905 roku na kongresie wiedeńskim, Norwegię. W zamian za utraconą Finlandię. Tak jest, tak jest. Żeby mi się krzywda nie stała. Tak by wynagrodzili to. Tak, tak, tak. No, ale dopiero w 1809 roku Rosja była w stanie tę Finlandię zająć. Ale pytanie, czy on już czyli był... Czyli coś jest. Czy on już był na tronie szwedzkim? Być może on już był na tronie szwedzkim. Rosja nie, to znowu nie przywiązujmy wagi do person. Personalia są sprawą taktyczno-operacyjną, a nie strategiczną. Po prostu Napoleon zrobił zamieszanie. Przewrót Szwecji. Proszę zauważyć, że Szwecja idzie później w dół. Tutaj, proszę bardzo, między 1825 spada z 20,2 na 15,3. Dokładnie. Straciliśmy cały potencjał słówki. Słucham? Wydnościowy także. Mówię tak jak i u nas teraz przed tym zrobiono. Oczywiście. I co? To jak najbardziej. Ale patrzcie, że tutaj jaką mamy sytuację. Dwa główne mocarstwa, które konkurują ze sobą na zachodzie, bo Rosja miała interesy tylko we wschodniej Europie i tam nie miała kolizji ani z Francją, ani z Anglią w okresie 1775-1785, no, do rewolucji nazwijmy to francuskiej. I proszę patrzeć, że Francja idzie do góry, przyrosty, no, w tym okresie, powiedzmy 1785-1795, to pierwsze, Anglia ma przyrost jeszcze 0,1, niewielki, Francja ma 0,8, tak to większy, no, Rosja ma większy przyrost, 2,1. Z tym, że Rosja jeszcze ciągle ma tutaj w stosunku do Francji mniej. Francja ma przewagę nad Rosją tutaj w tym udziale w procesach sterowania społecznego. Tablica oczywiście 13 teraz analizujemy. Przyrosty z tablicy 13. No natomiast Austria i Szwecja ma ujemne przyrosty. Szwecja najbardziej ujemny, 2,7. Czyli mniej więcej tyle, ile Rosji przyrasta, tyle Szwecji spada. Widać tak teraz. Ile Ameryce spada, tyle Chinom przybywa, nawet trochę więcej. To jest bardzo dokładna, analogiczna sytuacja. Nawet jest taka karykatura tajwańska, czy rysunkowy film, gdzie przechodzi Obama jako żebrak, żebrze i przechodzi chiński prezydent, pierwszy sekretarz komunistycznej partii Chin KC, towarzysz Hu Jintao, i tak rzuca mu z łaski jakąś tam, nie wiem, centówkę, czy juana, czy jakąś inną. Właśnie w związku z tą sytuacją. I teraz proszę patrzeć. Anglia doznaje, no nie, najpierw przede wszystkim. Proszę patrzeć, że w USA się coś zaczyna dziać. Między 75 a 85 zaczyna się wzrost potencjału, no, znaczy jeszcze wtedy nie USA, tylko kolonia angielska w Północnej Ameryce. No i ta kolonia... Belgii jest dwukrotny wzrost. Deklaracja niepodległości była w 1776, czyli rok po
wiem, co tu jest. Ale przede wszystkim, czy same Stany Zjednoczone, no tam w okolicach 1780 roku, były w stanie uzyskać niepodległość w stosunku do Anglii? Absolutnie nie. Same nie, ale z pomocą francuską jak najbardziej. No właśnie. Jeszcze Francji monarchistycznej. No widzicie, tu jest podstawowy właśnie dowód nie wprost na to, że żadne ideologie tu nie decydowały. To kolega poruszył ten temat. To stary konflikt. Wracamy do niego. Proszę was, z punktu widzenia biologizmu, to biologizm tu akurat w tym wypadku jest indyferentny, bo tu żadne zmiany struktury rasowej nie zachodziły ani tu, ani tu. Więc odłóżmy biologizm jako zupełnie niediagnostyczny w tym wypadku. Druga sprawa to jest, proszę was, ekonomizm. W wydaniu marksistowskim, bo to jest najbardziej rozwinięty ekonomizm. No w wydaniu marksistowskim to jak wytłumaczyć, że feudalna Francja, to jeszcze dobre parę lat przed rewolucją, popiera republikanów burżuazyjnych, mówiąc w języku amerykańskim, feudalno-szlachecko-arystokratyczno-katolicka Francja, popiera burżuazję amerykańską przeciwko monarchii angielskiej. Przecież w Anglii jeszcze mamy jakieś zaczątki oczywiście systemu burżuazyjnego, ale formalnie jest jeszcze król, jest arystokracja, jest szlachta, jest jeszcze, są bardzo silne elementy feudalizmu. To na zasadzie marksistowsko-engelsistowskiej Francja powinna, król króla powinien poprzeć, a nie Hamlet. Ale się nienawidzili bardzo za no, ale to widzimy, że Kanadę, nie ekonomik decyduje. Kanadę, Quebec został odebrany niedawno przez Anglików Francji i to był też rodzaj rewanżu. Tutaj no dobrze, ale tu widzimy, robią powstanie. Proszę pana, nie o to chodzi, bo znowu rozdrabniamy się na fakciki. My strasznie no, ze szkół, z uczelni wynieśliśmy tendencję do rozdrabniania. Drobne fakty się liczą tylko jako ilustracja ogólnych prawidłowości, a te fakty akurat nic do rzeczy nie mają. Mnie tu chodzi o prawidłowość, która zaprzecza ekonomizmowi w wydaniu marksistowskim, że feudalna monarchia francuska w momencie jak zbuntowane chamy burżuazyjne, republikanie w dodatku, buntują się przeciwko monarchii, to popiera tych chamów zbuntowanych, czyli jakieś inne czynniki decydują, a nie te, na które wskazuje tak zwany materializm historyczny. No. Znaczy od początku było jasne, że ci buntownicy George'a Washingtona to oni chcą absolutnie. Jeszcze dodatkowo, absolutnie, to było całkowicie, nie było żadne. Więc to było jasne, że absolutnie, sprawa była jasna. To byli ludzie szczerzy i otwarci. Nie ukrywali swoich celów. Przede wszystkim pamiętajcie, że właśnie tutaj marksizm leninizm bierze w łeb. No tak, oczywiście. Absolutnie. Materializm historyczny bierze w łeb. To ten fakt przeczy też ma. To jest fakt dużej branży. Nie jakiś tam szczególnik, że tam Kłębek to zdobył czy Sredek. Kłębek się nie liczył, bo tam nic nie wytaczamy, a już ta Ameryka Północna się liczyła. Patrzcie, że już produkowała stali na przykład więcej niż Belgia już w tym czasie. A Belgia była znaczącym się producentem, właściwie żelazem, przepraszam. Ludwik XVI. No grubo więcej niż Polska. Patrzcie, ile Polska produkowała. I tu macie przyczynę rozbiorów. Słabość państwa. Słabość państwa to jest nie wiadomo co. Słabość przemysłu potęgotwórczego. O, właśnie. Nie byliśmy w stanie wyprodukować. Ludziśmy mieli nie tak mało.
czyli 12 milionów, prawda? 12,5. Ale broni dla nich brakowało. Byliśmy w stanie wyprodukować tyle broni, oczywiście. A zaborcy nas otaczali, więc o imporcie broni nie było mowy. I razem z Francją te kolonie... Zresztą ile czasu można prowadzić wojnę opartą na imporcie broni i amunicji? 16,1. Można bitwę prowadzić, nie wojnę. Czyli z tego punktu widzenia nawet powstania były bez sensu z tej analizy. Ale jeszcze nie jesteśmy przy powstaniach, tylko jesteśmy przy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Bo się liczę, że czyli marksizm odpada całkowicie. Czyli 16, wychodzi, że 16 i 1. Natomiast czekajcie, jeszcze coś powiem z punktu widzenia ideologicznego. No przepraszam, tu jest ideologia monarchiczna. I w Anglii, i we Francji, ale no tam z pewnymi różnicami, ale no to następna sprawa, proszę was, ale przecież ci powstańcy też byli protestantami i to bardziej ostrymi niż ci angielscy. Bo jakbyśmy powiedzieli w dzisiejszym języku, oni, ale to była taka masoneria bardziej ostra od angielskiej. Masoneri też są różne odłamy. No to, nie można jednym wytrychnąć. Panie też byli. No przede wszystkim katolicka monarchia francuska popiera bardzo ostrych protestantów przeciwko łagodniejszym protestantom. Ale znając... Właściwie słuchajcie, praktycznie jeśli chodzi o stronę religijno-dogmatyczną, oni na przykład z Turcją się skupywali przeciwko... Zostawmy Turcję, Turcja się wtedy w ogóle nie liczy. To jest okres schyłkowy. Nie rozdrabniajmy się na sprawy. Nauczmy się dyscypliny myślowej. Można dawać przykłady jednostkowe, ale mające związek z tematem. A ten nie ma żadnego związku. Tu Turcji nie ma w ogóle. Nie ma, no, Turcja się nie liczy. Turcja jest nie tylko dlatego, że jest wygodna dla zwalczających się potęg. Że Francuzi, katolicki kraj się wiązał z różnymi krajami. Proszę pana, nie mówimy teraz o różnych, tylko mówimy konkretnie o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, której skutki mamy do dzisiaj w postaci mocarstwa amerykańskiego. Zostawmy Turcję w spokoju, bo Turcji tu nie ma. Analizujemy tą tablicę. Ale Francja się wiązała z różnymi państwami przeciwko katolicy. Nie różnymi, tylko z takimi, które pasowały, a to mamy, ja chcę pana nauczyć analizować tą tablicę. Niech pan w tablicę patrzy, a nie we mnie. Ja nie mam na czole napisanych. Ja tylko widzę, że proszę jest w tablicę patrzeć. 16,1. Niech pan nie wrzuca Turcji, bo Turcji tu nie ma. No nie ma, to już wiadomo. No nie ma czym mówić. Mamy Stany Zjednoczone, gdzie jest wzrost, już jest licząca się produkcja, większa niż w Belgii, większa niż w Polsce, dużo większa. Jest angielska, Anglia ma przewagę nad USA i jest Francja, która się liczy. Rosja tam interesów nie ma. I te kolonie razem z Francją. I teraz Francja ma tu wyłącznie wynikający z tej tablicy interes, żeby poprzeć tych buntowników. Razem mają 16,1. No, to właśnie. No. Teraz pan strzelił. Anglia ma tylko 7. Teraz pan celnie strzelił. Czyli? Raz. Czyli kto ma przewagę? No wiadomo, że Francja i ci buntownicy. Francja i ci buntownicy mają przewagę dwukrotną. To jest istotna sprawa. Dlatego Stany Zjednoczone powstały. I dlatego Stany Zjednoczone powstały. A w historii się opowiada o ideologii, o bohaterstwie Waszyngtona i Kościuszki Pułaskiego, to bardzo ładnie, ale to jest wersja dla podoficerów i szeregowców, no góra niższych oficerów, nie dla sztabowców. My się nauczmy myśleć jak sztabowcy. O to idzie teraz bitwa. Wrogowie nie chcą dopuścić do tego, żeby Polska miała swoich ludzi na poziomie wiedzy sztabowej. A do wiedzy takiej, do tych niższych szarż, to mamy dostęp pełny. No i to właśnie na tym polega historia. I tu pan strzelił właśnie w dziesiątkę. No, ale widzi pan, jak pan spojrzał w tablicę, to od razu pan by się zauważył, że dwukrotna przewaga. Nie wiem, czy wszyscy to widzą. W którym roku? No mniej więcej w roku... Uzyskania przez Stany Zjednoczone nie było. No tak jest. Ale z odchyłką, no tutaj
tutaj znowu te tabele, te zestawienia na końcu są przydatne. O, tu. No to proszę Was, zaraz, gdzie to jest Francja? Francja, o jest tutaj. Proszę bardzo. Gdzie to jest? To mamy tu. Polska 1, 2, 14. I pisze. S. Francji, czyli S2. 14,9 i 1,2. 1000. Nie, dokładnie to proszę Was. 16,1. To jest w roku 1768. Bo tu trzeba interpolację zrobić. Plus dwukrotnie więcej. Nawet przepraszam, ekstrapolację. A, no tak. Plus S. No, tu jeszcze dodamy USA. Jaki to tam numer? USA będzie miał. Niemcy 6, USA 7. S6. Bo tutaj jeszcze te Niemcy nie będą chodziły. To są Niemcy. Popierać się z nim. Jak się zjednoczą. I S7 USA. Przedtem Ameryka Północna. To jeszcze nie USA. Więc jak tu dodamy S7, 1768. No i S Anglii, czyli do S1, 1768, to w tym roku dokładnie, proszę Was, było 2,00. I teraz mamy początek wojny o niepodległość USA. No i to jest początek wojny, to jest właśnie 1775. To tu mamy delta. Dobra, ja to może trochę cofnę. 1775 i tu mamy delta równe minus 7. Nawet mniejsza odchyłka niż tam. Albo statystyki mamy dokładniejsze dla tych akurat krajów. Dalej, proszę Was, zaraz S. Anglia 1 od 1775 do S Francji, czyli S2 1775 0,5 rok. Prawda? No to tu mamy 75-83. Proszę patrzeć, co tu się dzieje. Wybuch rewolucji we Francji. W roku pańskim 1789 wybuch rewolucji we Francji. No to tu jakie mamy odchylenie? No, delta minus 4. To już coraz mniejsze, jak widzimy. Mamy dokładniejsze dane pod koniec wieku, to już i odchyłki są mniejsze.
Czyli potwierdza się statystycznie moje przypuszczenie, hipoteza, którą powiedziałem, że te duże odchyłki tu w stosunkach Rosja-Szwecja są wywołane, no powiedzmy, mało dokładną statystyką i przede wszystkim jeszcze małymi skumulowanymi energiami. To nie jest już 14? Bo chyba między 1775 a 1789 jest 14 lat różnicy. No właśnie. Nie, to jest 85, przepraszam. Nie no, to by, kochani, to by się kłóciło z tym. 85 lat. Dobrze, że pan zwrócił uwagę. I to mamy 4. I patrzcie, w tym momencie, gdyby w tamtych czasach monarchia francuska miała kontrwywiad dysponujący tą metodą, taki wniosek by był, że kto robi? Że brytyjscy. Agentura brytyjska, dokładnie. Dokładnie. A potwierdza to tą hipotezę, to co się potem działo. Rewolucja wybuchła, a Anglia montowała kolejne koalicje przeciwko Francji, już nie królewskiej. Czyli znowu widzimy, kochani, że nie ideologia, nie ekonomizm, no oczywiście nie biologizm, bo skład rasowy populacji się nie zmieniał, więc absolutnie rasizm jest niediagnostyczny w tym wypadku. No i proszę was, po prostu widzimy, że to jest geopolityka oparta na analizach tego rodzaju tabel. Nawet się usiłowali ponownie zaatakować Stany Zjednoczone. W 1812 roku była taka wojna. Z Kanady uderzyła armia angielska. Tak jest, tak. Cudem udało się Amerykanom obronić. Tak. A z drugiej strony, co się podaje w historii, że Lafayette, przecież, który przedtem walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Francuz, przyjechał później walczyć w armii rewolucyjnej, również przeciwko armii. No i proszę was, co się potem dzieje? Co się potem dzieje w międzyczasie? Ano, po prostu od razu tutaj widzimy, że rewolucja francuska wybuchła z przyczyn zewnętrznych, to znaczy agentura brytyjska, ja nie wiem, czy trywialna płatna, czy kapturowa, inspirowana na przykład via loże masońskie, bo to była loża masoneria, została wyeksportowana na kontynent. Najpierw powstała w Anglii w 1717 roku, później była na kontynent wyeksportowana. Czym to pachnie, to się papieże od razu zorientowali i rzucili ekskomunikę na masonerię, ale powiedzmy, pamiętajmy, że też w tym czasie istniało państwo kościelne liczące się, które prowadziło też swoją geopolitykę. I można powiedzieć, że w tym wypadku celną geopolitykę. Mam na myśli działania kontrwywiadowcze. Ta ekskomunika spełniała funkcje obronne przeciwko agenturom dywersyjnym. No i proszę was, to jest taki okres specyficzny jak na masonerię, że loże masońskie w czasie rewolucji bezpośrednio mieszały się w politykę. No, u profesora Hassa jest masę źródłowych danych na ten temat, bo generalnie masoneria spełnia funkcję Akademii Sztabu Generalnego dla rewolucji, a nie sztabu, który tam wypracowuje metody, czy powiedzmy dowództwa, w żadnym wypadku. A tutaj robiono wyjątek i loże niektóre się zajmowały bezpośrednio działalnością polityczną. Do czego to doprowadziło? No proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy tablicę oczywiście. Tylko patrzymy w tablicę. Spowolniło po prostu. Oczywiście. Jak patrzymy, nie zahamowało, ale spowolniło. Bardzo spowolniło, no a potem zahamowało. Proszę zauważyć, że Anglia
po wybuchu rewolucji francuskiej, posługując się oczywiście hasłami ideologicznymi, zwalczamy tam królobójców i tak dalej, ale te ideologie to było opium dla ludu. Takie, no, Stalin powiedział, dla pożytecznych idiotów. A Marx mówi opium dla ludu. Bo Marx to używał w stosunku do religii, a to używał w stosunku do ideologii. No to po prostu, proszę was, pod tymi hasłami obrony monarchii, którą obaliły agentury angielskie, albo przynajmniej się walnie przyczyniły do tego, no to proszę bardzo, zaczynają wojować. I Anglia, początek interwencji, koalicji antyfrancuskiej z udziałem Anglii, to jest 1792. Trzeba napisać. Początek interwencji. Interwencji. Rewolucja była prowokacją klasyczną. Tak jak później niestety niektóre nasze powstania. Ale to tak na marginesie. Natomiast początek interwencji to jest 1792. W stosunku do tego punktu krytycznego, to i delta, to delta jest ile? Minus 3. Nie, nie. Plus 7. To minus 7. Oczywiście. Oczywiście. Minus 7. Minus 7. To jest początek interwencji czyjej? Do koalicji. Koalicji pod wodzą Anglii. Interwencji koalicji. Przeciwko Francji. Tak. To jest pięknie. Najpierw się wysyła swoją agenturę, żeby rozstrzygała rozrubę, a potem się interweniuje, żeby ta rozruba nie rozszerzała się tym daleko i przy okazji też się... Bez tego rodzaju rozruby, alias prowokacji, mowy nie było o tym, żeby inne monarchie wciągnąć do walki z królem francuskim. Ale w każdym razie byłoby to bardzo trudne, już tak najdelikatniej mówiąc. Przeciw Francji z udziałem decydującym wręcz. Czyli to znaczy, że teraz w Polsce też rozruchy będą prowokowane? Żeby spowolnić to, co zostało zrobione przez... Proszę pana, będą i ja mam na koniec pokażę obliczenia aktualne z prognozą. Nic nie będzie, bo gorzej być nie może, więc... Może. No. Zawsze może być gorzej. W moim życiu widziałem okresy, gdzie było gorzej. Mogę drogiego kuzyna zapewnić. Stary już jest. Na koszulę może was być niestety. Ja pamiętam. Może was, okresy, was, że było gorzej. Ten mówi, was witam. Było gorzej, to was może witam, może was, na ten, którego jeszcze stać. Proszę was, tutaj przede wszystkim... Za kościół też się mogą wziąć. I kto by będzie koszulę? Kochani, no tu właśnie dochodzimy do najważniejszej sprawy z tej dyskusji. Bo ta dyskusja jest na temat. Ona jest pozornie nie na temat. Ona jest związana z tym tematem. Z tematem rewolucji francuskiej, socjotechniki wywoływania rewolucji, kochani. Rewolucje zawsze wywoływały władzę. Ja nie znam przypadku, żeby rewolucje wywołali rewolucjoniści. Zawsze rewolucje wywołały władzę przez swoje prowokacyjne pociągnięcia. Jak weźmiecie taką moją książkę, jak sterować społeczeństwem, która zresztą jest zeskanowana na autonomię, możecie ją sobie przeczytać, to ja tam pokazuję i na przykładzie rewolucji francuskiej, na przykładzie rosyjskiej, z wyraźnymi aluzjami, co się przygotowuje dla Polski, rok 1984, wydania wyrzucili mi cały rozdział z przykładami liczbowymi dla Polski, cenzura
To była bardzo, bardzo ostra ingerencja w tę książkę, dlatego się zrobiła taka mała. Słuchajcie, trzeba będzie jeszcze raz ją wydać. No, trzeba będzie z tym rozdziałem łącznie. Mm. Ale chodzi mi tylko o to, że... To samo mi w sierpniu 80 roku ojciec powiedział. Dokładnie prawie to samo. No, prawda wynika ze wszystkiego. Czyli ma pan potwierdzenie z niezależnego ode mnie źródła, bo ja nie znam pana ojca, ani on mnie. No, już nie żyje. No, ale chyba wtedy nie sądzę, żeby ten nie zaczerpał z moich książek. Chyba nie. Sam chyba do tego doszedł. Mam nadzieję, bo wtedy mam potwierdzenie z niezależnego źródła. Już od razu metodologię tutaj pokazuję. Więc słuchajcie, chodzi o to, że zawsze zaczyna się od prowokacyjnych decyzji władz, które obniżają stopę życiową, która wcześniej była relatywnie większa. Podwyżki cen na przykład. Podwyżki podatku. Albo redukcję zatrudnienia. Też tak. Bezpośrednim zapłonem może być, tak jak w krajach arabskich, jakaś demonstracja i władze jeszcze poślą źle wyszkolonych policjantów, którzy zabiją kogoś. No to to może ten patentowany zapach. A która władza komórkę wysadziła z siodła przed Giebkiem? Nie, to zostawmy to. Będziemy o tym mówić. Będziemy o tym mówić. Ja oglądałem to już dorosły wtedy byłem i trochę... Na drugim roku tajnych studiów na tajnym uniwersytecie zakopiańskim. Także już trochę tam to obserwowałem. No to wyglądało na rosyjską, znaczy radziecką. No to zostawmy, ja nie będę teraz poruszał tego tematu, bo to jest na bok. Akurat tej rewolucji wtedy nie było. W 56 roku. A mnie tu chodzi o rewolucję autentyczne. Tak jak we Francji, jak w Rosji. W 17 roku. Proszę was, zawsze władze inicjują to, a rewolucjoniści tylko zyskują na tym, wykorzystują. Jak ich nie ma, to się ich eksportuje. No tak jak Lenina, niemiecki sztab generalny wysłał, Lafayette też przyjechał oczywiście do Francji robić rewolucję. Może kapturowo wykorzystane. No i proszę was, rewolucję francuską zrobili, no jeszcze przepraszam, Trockiego przecież Amerykanie puścili tam przez St. John's. Odblokowali go, jak go tam Anglicy zatrzymali. Choć rewolucjoniści tylko na tym korzystają. Ale zawsze rewolucję robi, praprzyczyną jest władza. Polityka władz, na przykład rozgrywki wewnątrz władzy, tak jak były we Francji. Ale za tymi rozgrywkami w obozie władzy stały dywersyjne inspiracje angielskie, które w tym wypadku rzeczywiście szły nawet w sensie operacyjnym, to jest wyjątek, przez loże masońskie. Ale proszę tego nie uogólniać na całą historię, bo to była bardzo specyficzna sytuacja. Może po prostu Anglicy jeszcze nie byli tak bardzo wyszkoleni w tych sprawach, i dopiero się uczyli na własnych błędach. Możliwe. Ale może po prostu im tak cholernie zależało na rozwalaniu elity francuskiej. Przede wszystkim kwestia rezygnowali z pewnością. Znaczy nie oni, i agenci. Masonerii chodziła na dokupanie kościoła. Katolickim. Oczywiście. No to ta płaszczyzna ideologiczna. To było tak ważne, że... Ale w tym wypadku wyjątkowo, ja zresztą odsyłam do prac i profesora Hasa i niektórych moich, choćby tajemnice mafii politycznych i różnych innych, gdzie są podane źródłowe, bo tylko źródłowe prace mają tutaj wartość. Ilu członków poszczególnych klusz było jakobinami, tam żyrondystami i tak dalej. No dobrze, i teraz słuchajcie, jedziemy dalej, bo jeszcze chcę to zakończyć, te analizy. Proszę patrzeć, że później Francja była wyczerpana. Coraz bardziej się wyczerpywała. No proszę patrzeć, że Francja tylko zwiększała jeszcze w miarę wyraźnie swój potencjał, ale te dane w nawiasach to są
Imperium Napoleona. Po podbojach. Po podbojach. Belgię przede wszystkim połknęli. Włochy, Niemcy, Księstwo-Warszawskie, no, wszystko. Włochów tu nie ma, Księstwo-Warszawskie to jest margines, ale Belgia jest bardzo ważna. Jak to od razu kolega zauważył, część Niemiec też, bardzo duża część Niemiec. We Francji wpakował swego generała, we Szwecji, przepraszam, wpakował swego generała i liczył, że będzie to jego fabryka broni, a się przeliczył. Bo generał się zbuntował. Generał został królem. Się... Najpierw ogłosił neutralność, a potem przeszedł. No i natomiast w Anglii w tej chwili się, w tym czasie się rozkręca rewolucja przemysłowa. Proszę patrzeć, że jak w 1795 udział był 8,9, to już w 1805 12,1, a w 1815 15,2. To jest strasznie szybko przyrosło. Francja jeszcze początkowo przez aneksję wzrasta. Ale już później, do 1815, już nawet aneksje nie pomogły. W samej Francji jakoś tam minimalnie przerasta, a w całości przez wyniszczenie tych podbitych terenów spada. A, jak oni, proszę bardzo. Już między Kongresem Wiedeńskim a 1825 roku Anglia już zyskuje przewagę, prawda? I to jest. No, oczywiście Rosja jeszcze się do tego dołączyła, ale tu łatwo wyliczyć, i to proszę sobie już samemu policzyć, że dopiero w momencie, jak do Anglii dołączyła Rosja, no to jest duża przewaga. To zdobyto przewagę wystarczającą do pokonania Napoleona właśnie. I proponuję, żebyście sobie na podstawie tych tabeli, już wszyscy macie te tabele, jeszcze możecie sobie te tabele, no te zestawienia tam, które podawałem. No, z tej strony. Dla przypomnienia. Powoli musimy kończyć, czy to już nie długo 21. Ze stron od 556 tam do 562. To macie tam odpowiadanie. I policzcie sobie te stosunki, zróbcie teraz samodzielnie taką analizę. A teraz pomodlimy się.